Ja jestem artystą i lubię sztukę. Fajnie. Gąciarz też tak mówi. No, on lubi sztukę, proponować lasce w niedzielę rano. Boxer mnie też wystawił. Też miałem z nim nagrywać. Nie odpisywał, nie odbierał. Najgorsze, co można zrobić, nie? Ale no, siedzisz tu dziarek, nie? Z drugiej strony. Tak. I mam nadzieję, że zrobię taką karierę jak on. Wowunio kontra Tańcula. Main event. Kurde. Ale w bitwie o południe czy w fightach? Bitwy o talerz. Ja to prowadzi, jak rozumiem. Właśnie. W środku jest woda, jakby co. Wywiad uszalonego reportera bez lików, po których lecą bany, no to za wywiad, nie? Musi być, musi być. Dzień dobry. Dzień dobry. Długo czekałem na ciebie. Od któregoś tam stycznia. Tak? Sprawdzałem na Twitterze ostatnio, kiedy pisałeś do mnie pierwszy raz. Kiedy pisałem, ale chciałem ale nie, wtedy dłużej. Napisałeś o ten wywiad, to chyba było w styczniu. Ale chciałem jeszcze dłużej. No. Wtedy się odważyłem napisać. Ciekawe, czy będę miał więcej propsów, że tu przyszedłem, czy więcej hejtu, nie? Oczywiście, że hejtu. A powiedz mi, dlaczego tak cię ludzie lubią? Nie wiem, ale jakby powróciwszy jeszcze do tego tematu, nie? No bo też pisali mi ludzie, nie? Dlaczego idziesz do szalonego? Po co? I dlaczego? A ja po prostu zawsze odpowiadam, no bo my dziennikarze musimy się wspierać. Wiesz o co chodzi? Że jak ja też robię takie rzeczy, to strasznie to za ludzie nie przyjeżdżają. Przekładają. Piszą ci na przykład w nocy, żebyś był na 8 rano, a nie na 10. A później o 2 piszą ci, żebyś jednak był na 12. Są tacy? Są tacy, nie? I ja miałem. I lecą całą noc. Przepraszam, Wuniowi źle napisałem. Napisałem, bądź o 11 lecimy z korem. A on, kurwa, my ja wczoraj melanżowałem, nie dam rady teraz. Przysięgam, ja źle zrozumiał. Lecimy z korem, bądź o 11. On, jeśli spać, to jak ty wydobrzejesz do wywiadu? Nie, lecimy z wywiadem z chorem. Ja miałem dzisiaj dobę do 10 i myślę, że bym 2 godziny siedział w aucie tu pod domem i czekał, aż Koro wyjdzie. No bo nagle Koro był przede mną, bo jest ważniejszy. Więc ja po prostu... Ja się to zaczynam. Nie no, bo my zostaliśmy tylko dlatego w Krakowie, żeby do ciebie przyjść. Bo my zawsze wracamy po galach, po eventach i tak dalej, bo jeszcze lubią siebie obudzić, nie? Fajnie jest. Budzisz się u siebie, jesz śniadanie, pijesz kawę, strasz w swoim kiblu. A tutaj się budzisz, a tu Janczar na A tu wszedłem i jest tak ciemno. I wąsem cię tak smyra po szyi. Jest tak ciemno. Ciemno w toalecie, że talerzyka nie widać. Dlatego tu jest czarny, żebyś tak, wszystko widział. Tak. A te wędliny, kochani, no to też powiedz, bo to twoja wina jest. Tak, i podszedł do mnie lekko zadżumiony, aczkolwiek potem się okazało, że był bardziej zadżumiony niż myślałem, że jest na poprzednim fejmie. Od roku szczura masz fajnego. Ja wiem, że ty wolisz inne szczury, nie? Tak. I węgorze. Od roku szalony reporter namawia mnie na wywiad. I mówię, muszę coś szybko wymyślić, jakąś głupotę, że warunki muszę postawić. Mam 2 warunki i się pojawię. Ale musisz się zgodzić, zanim je powiem. Tak. I powiedziałem, że wywiad minimum 2 godziny, dlatego poczekajcie. Czas. Wezmę stoper. Start. Stoper normalnie. Bo ten twój operator to on oszukuje, to on wiesz, tam będzie... Zaraz będzie mówił, że to baterie mu się kończą. Nie. Stoper, nie. Pach, idzie. To raz, a 2 wymyśliłem kosz wędlin dla beki. Na środku stołu musi stać kosz wędlin. Tak. Kiełbasa, kaszanka. Wszystko na K. Tak, ale nie, w ogóle tak dużo kiełbas. Tak, jak z restauracji. Taki stół jak na weselu taki, że wisi, kiełbasa leży. Nie, jak ty stary daty jesteś, jak się kiedyś otwierały w Kole Fortuny bagażniki polonezów. Pamiętasz? To tak, na polonez będzie. Nie, no nie. Zatańczymy poloneza. Ale to są 2 warunki, 2 godziny i wędliny. A ten gość zapomniał w ogóle, bo był pijany. I jakbym ci nie przypomniał i ludzie w komentarzach, to byś nie pamiętał. To jest fakt, ale ludzie w komentarzu nie dają spokoju. I to jest nowy format. U szalonego na kanale, nazywa się to Kiełbasa Pytanie i prowadzący zadaje pytania z kiełbasą gościa w ustach. Tak? Ja sobie pozwolę... Teraz mnie nie słychać, bo tu jest mikrofon. Ale to ja będę mówił, ja sobie pozwolę, ja będę tłumaczył. Powinna być taka kiełbasianka, która po prostu Kasiu, podaj kaszanki. A teraz poproszę czarne. To mam tutaj takiego, który może ci podać kaszanki. Niekoniecznie z talerza. A jeszcze mam ten chrzan, chcesz? Nie, dobra, okej. Okay. To ja teraz będę mówił, że też Arek zostawił. Chrzan? Chrzanem, tak. Czego tak cię ludzie lubią? Nie wiem. To nie jest takie proste pytanie. No właśnie, bo ja mnie nie lubią, nie? Słuchaj, moja nie pisze głupot na Twitterze. Może dlatego, nie? Myślisz, że to jest przyczyna? Nie, no zrobiłeś dużo głupich rzeczy, nie? Ja za każdym razem, kiedy się do ciebie przekonuję, to potem robisz coś dziwnego, nie? To jest niesamowite. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będziemy rozmawiali o nożycach nastolatek. Jeżeli cię to nie interesuje. Nie będziemy pomawiali żadnej federacji. Chodzi ci, że nie nastolatek, tylko... Tak. Tak. Aż muszę ogórka przekąsić. Weź sobie ogórę. Polecam, ogóreczka polecam. Nie wiesz co, jesteś chyba... Sam robisz? Co? Sam robisz? Sam, kiełbasę, wszystko to jest z Łukasza Kiszka, ta jedna wyciągnąłem mu i robię. Ty masz pasjonat do wywiadu czy dniówkę? A. Czego tak ludzie, bo ty generalnie jesteś trochę ze środowiska, trochę nie jesteś, ale tu się głównie gada o free fightach. Ale którego środowiska? Free fightowego. Czyli co jest tutaj tematyką głównie, ale ludzie się tak cię dopominają, chociaż ty nie jesteś zawodnikiem, czy tam się plączesz po tych galach, wiadomo, zupełnie niepotrzebny nikomu, ale jednak nie jesteś free fighterem, a wszędzie w tych komentarzach kiedy będzie WW. I dlatego ja też napisałem, nie to, że... No bo... My jesteśmy chyba tak dwoma nogami, nie? Trochę jesteśmy, jakby trochę jestem influencerem, a trochę jestem dziennikarzem i tak wiesz. A co ty z tym dziennikarzem? Faktycznie uważasz za dziennikarza? Masz wykształcenie? Nie, jest informatykiem z wykształcenia, tylko po prostu bardziej już tak mówię skrótowo. Nie uważam się za dziennikarza. Ja znam dziennikarzy. Nic dobrego. W Media Roomie na Fejmie chyba jest dwóch albo jeden. Kto jest faktycznie dziennikarzem według ciebie z tej ekipy? Cichy? Nie, Laskowska. Powiedz mi, jak twoje przygotowania do walki? A ja nie walczę teraz. No najlepsza dziennikarka to teraz najlepsza. Tak, najlepsza. Tak, nie, to awansem. Która? Nie można nie być dziennikarką, a być najlepszą. No nie można. No tak, no jest najlepsza. Kiedyś byłaś nieprzygotowana, nie znałaś mojego imienia. Teraz nie wiesz, kiedy jest walka. I jeszcze była kiedyś Natalia Kuźma. Najładniejsza polska dziennikarka, ale ona nie zrobiła kariery. Ale też taki kanał był. Najładniejsza polska dziennikarka. A jest teraz też najgorszy polski dziennikarz, tak, ten taki, wiesz, który pan, co dowalili swojemu. Zagrouni. O, tak, to jest ten sam, to jest ten sam. Od razu zaczynamy. Czy należy współpracować z policją? Kołodziejczak Zagrouni, tak, no. Kołodziejczak. Rolnik, dziennikarz. Kogo uważasz za dziennikarza w tym Media Roomie? Tego, co już do ciebie nie może przychodzić, ale może zacznie wracać. Kuliką się nazywa? No, już przyjdzie. Już może przyjść, już teraz pogoniłeś tą Kasię i będzie Kulik przychodził. A, tak myślałem. Tak sobie wybieram. A czemu on? Nie wiem, tak mi przyszedł pierwszy do głowy. No Cichy, no jeżeli chodzi o liczby, no to Cichy zrobił wczoraj taki wywiad tam przedwczoraj z Braunem. Został pan przez wielu ludzi nazwany największym zadymiarzem teraz w Sejmie, a zadymiarz to jest takie określenie w freak fightach, jeśli ktoś dużo ciekawych rzeczy tam robi. No to dziękuję za komplement. Cóż, postaram się nie zawodzić. Kurwa, ale mu poszło. Tak. 800 000. Nie wiem, czy tam nie więcej już. Patrzyłeś na już? 800 miał wczoraj. Tak? No to dzisiaj pewnie ma 1 000 000 już może nawet. Nie? To naprawdę grubo. No. I ja uważam, Michał, tutaj ci sprzedaję takiego tipa, że powinieneś w to iść. Teraz Kaja Godek. Tam ale musi ktoś coś odjebać. Sośnierz, tam był hot bardzo. Sośnierz. Ale stary, tam jest tyle ciekawych postaci, które ja jakby nie popieram, ale... Oni nie mają medium do wypowiadania się. W sumie tak, nie? W sumie tak. Nie bierze ich TVN24, nie bierze ich TVP, oni nie mają gdzie gadać, więc Cichy tutaj protip, kurde, możesz na tym zrobić takie siano, nie? Ale zobacz, że jeszcze Brown... Ale nadal jesteś wyrzucony zza Kolaków, nie? Brown jeszcze zorientował się, co to są freak fighty i bardzo popiera. Czy w ogóle pan poseł kiedyś słyszał o freak fightach i jakie ma pan zdanie, jeśli słyszał? Ja mam dobre zdanie o wszystkich przejawach ludzkiej aktywności. Mam dobre zdanie o wszystkich inicjatywach, które się rodzą, a nie są narzucone z góry. I zaniepokoję się, jeśli freakfighterzy znajdą się na jakichś listach płac w Ministerstwie Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego. Dopóki to nie jest państwowe, dopóki to jest wolna inicjatywa i wolna amerykanka, proszę bardzo, śmiało, czemu nie? Notabene w Sejmie jest sporo ludzi, których na pewno każdy zdrowomyślący Polak chętnie by zobaczył obitych, jak ich wynoszą z klatki. Wiesz to, on jest niesamowity, Brown, bo on się zajebiście dobrze wypowiada. I to, on ma taką piękną mowę, ładnie mówi. Ładne te wyrazy, tak. Takie, że... I wiesz, i ty tak, kurde, tak słuchasz, ale potem sobie myślisz, kurde, co on gada czasami, nie? Żeby tak mnie wyraźnie zachęcali, żeby jednak zająć się czymś innym, a nie rozmawiać w mieście Warszawie w dzień powszedni, ale już w roku szkolnym o Żydach, tak? Czemu? No bo to grozi śmiercią. Więc można się nie zgadzać, można się zgadzać, ale no naprawdę gościu jest dobrym krasomówcą, nie? Naprawdę to... No, oratorsko jest super. Słownictwo ma bardzo, bardzo bogate. Czasami bardzo nawet dobre. Nie wiesz, o czym on mówi. Sam robił. No, nie, no ale jak on tam mówi, wiesz, o jakichś rzeczach z religii związanych z muzułmanami, z Żydami i tak dalej. Ja nie mam pojęcia, nigdy o tym nie czytałem. On tak mówi, że myśli, że on tak wie, o czym mówi, nie? Że tak jest. A nie wiadomo, czy to jest prawda, ale mówi to tak, że ty myślisz, że to jest prawda. Wydaje mi się, że chyba wie, o czym mówi, nie? Tak mi się wydaje. Ale no dzisiaj tego rano słuchałem też i nic nie rozumiem. z tego, co on mówi, nie? No ale Cichy, oprócz tego, że liczby, no to on chyba jest z wykształcenia, dlatego cię zapytałem, że tak? Chyba, no, on skończył politologię. Wygląda jakby był bez żadnej szkoły. I to no. Najmniejszej, żadny, jak gimnazjum nic. No. Po drugie, Cichy przegrałeś z Szalonym, więc wiesz, dziękuję, do widzenia. A ja akurat szkoły nie mam, tak. Więc spokojnie. Tylko szkoły życia. Nie, on skończył dziennikarstwo na UMCS-ie, czyli nie politologię? Nie, na KUL-u. Na politologię, kurwa, a gdzie jest dziennikarstwo? Na czym jest? Proszę, na uczelni. Proszę. Tak, właśnie, to jest, na politologii jest dziennikarstwo. Tak? Aha. No. I on skończył na Uniwersytecie Katolickim Lubelskim, na KUL-u. No tam tak. Czarnek wykłada także. O. Także tam w sumie... Nie, no to słuchajcie, no to naprawdę, Michał, powinieneś robić te wywiady i protip. I nie wpierdlać tam się we freak fighty. Nie, niech se chodzi, robi co chce. 5% dla mnie za pomysł i... Dokładnie. Znaczy, pewnie już wpadł na to, mądry chłopak jest. A nie wygląda. No ale właśnie wygląda, jakby nie miał żadnej szkoły. Wracając do tematu, czego ludzie cię lubią? Ale ja nie wiem, stary, tego. No, to ty mówisz, że ludzie mnie lubią. No ja jakby, no ciężko mi też zmierzyć, że wszyscy mnie lubią, nie? Generalnie na żywo nie spotykałem się nigdy z kimś, kto by mnie nie lubił. A to nigdy na żywo w życiu. Ja też. No więc właśnie do tego piję, nie? Nikt się nie spotyka, nawet ci nielubiani na żywo są lubiani, no. No więc wiesz, jeszcze nikt na ulicy nie powiedział, że szalony fotka, opyku kiedy waleczka, a pojechałeś po rana. No, ja w internecie ty je... No, ale widzisz, no mnie ludzie trochę mnie obrażają, ale to bardziej są śmieszki, heheszki. Ja się w życiu nie czułem hejtowany, nie? No właśnie... Bo na przykład dużo influencerów zakłada, o, hejtują mnie, nie? Ja jestem w stanie rozróżnić, co jest hejtem, a co nie jest. Ja hejtowany chyba nigdy nie byłem jakoś bardzo. Zazwyczaj to są jakieś takie, wiesz, śmieszki, trollowanki. Ktoś czasem się przystra pewnie z czymś, ale to są bardziej takie, wiesz, żeby cię zahaczyć. Nie, że ktoś cię naprawdę nie lubi i cię naprawdę krytykuje i ci ciśnie, bo cię nienawidzi, tylko bardziej, żeby cię sprowokować. Jak odpowiesz, to on się jara. Często tak się zdarza, że jak komuś odpiszesz na komentarz, to on już zmienia zdanie. A tak, I drugi, nie, byczku, no, co ty tak, tak mi się napisało, wcale tak nie. Więc... Fajnie, że odpisałeś. No. Fajnie, że odpisałeś. Tak. Więc taki zazwyczaj, dlatego uważam, że wiesz, no, to nie jest hejter taki, będzie, skoro zmienił zdanie po twojej odpowiedzi, nie? Więc nie wiem, czy ludzie mnie lubią, no jeżeli tak jest, to bardzo miło. Drugi raz zakładam bluzę, bo myślałem, że z raperami trzeba zakładać bluzę z kapturem, a druga osoba nie ma bluzy z kapturem, a ja siedzę cały polce. To nie był dobry pomysł. Czyli wy nie chodzicie w bluzach z kapturem? Nie, to jest ciepło, stary. Kurwa, to ma sens, powiem ci. To ma sens, czyli raperzy jak jest ciepło, to nie zakładają bluz z kapturem. Ja nie chcę mówić i ten. A. Później sobie zjem. Ja wracając do ciebie i twojej postaci, ja dlatego zadaję to pytanie, bo właśnie masz tak, że ja nie widzę tego hejtu i ludzie właśnie jak o ciebie prosili, są to zablokowani. Że jesteś taką dużą, fajną postacią i oni by wszyscy są zablokowani, to nie widzisz. Nie ma hejterów, są zablokowani. Ale nie, jak ja patrzę z boku, to ja bym nie miał ich zablokowanych. Aha, bo nie mogą napisać w ogóle. No właśnie, wszyscy są zabanowani już. Polecam. Nie no, ja banuję tego, co kobiety obrażają u siebie. Tak to tam, mnie to można, chłopaków można. Jak u ciebie kobiety? Ale nie, na sensie, że na przykład jak są jakieś wywiady freak fightów i tam są w tej minucie coś, to tylko zawsze banuję. Ja no to nie pozwalam i u mnie pod filmami kobiet nikt nie będzie obrażał, nieważne których, a chłopaków to można, nie mam z tym problemu żadnego. A mnie to już w ogóle, nie? Okej. Kim ty teraz jesteś? Ty teraz jesteś, jakbyś siebie określił, youtuberem, raperem dalej? Jest jedno słowo na to wszystko, nazywa się WWN to słowo i to jest właśnie raper, youtuber, dziennikarz i wszędzie to jest, jestem dyzmą takim trochę. W raperce jestem dyzmą, w dziennikarstwie jestem dyzmą, taki wiesz, samouk. Aczkolwiek nie rudy. No nie, ale wódeczkę też lubię, wypić. Właśnie. Bo ja też kupiłem. Ja w ogóle nie piję, ale też kupiłem. Jakbyś chciał, to z drugiej strony. Przecież zmrożona. Jest wcześnie rano. Tylko tak, żeby nie było widać metki. Ale no niech stoi, nie, że wiesz. Ale to będzie... To postawmy za tym. O, ale patrz jaka. Patrz co? No, kurde, no to kończymy? Miało być wykończenie. Ale ty, wódka tam często się przewija u ciebie. No rzadziej niż kiedyś, bo jednak lata lecą ten kacem. Ale ja mówię ogólnie o działalności, że się przewijała, że jest to jakoś tam kojarzone. No lubię się napić, no nie ukrywam. Ja jestem z lat 90., 80. Wtedy w sumie była tylko... 84. Ale wiesz, wtedy była tylko wódka. 7 lat ode mnie młodszy. Ale wtedy był tylko alkohol tak naprawdę. Tak. Ja jestem wychowany na rockowych, punkowych zespołach, śpiewających o tanich winach, gdzie w ogóle picie, uchlewanie się było po prostu... Cudo. Religią i kultem, nie? Tak. Teraz młodzież się napić. To było trendy, nie? I wtedy, kto się najbardziej ochlał. Tak, zaczynał. Mamy to. Mnie i piosenka pijacka się podoba, mordy darcie po pijaku. Jestem wychowany w takich czasach, A teraz to jest jakby tyle używek różnych, że ci robią to, ci robią tam, tak dalej. Ja się wychowałem na tanich winach i się tego nie wstydzę, wypiłem ich setki w swoim życiu. Bo po prostu nie było nas stać na nic innego. Byliśmy... No i to było właśnie, tak było. Gdzieś do parku jebnąć wino. Tak, tak. I wiesz, i na piwo to było szkoda kasy, bo ono nie klepało, a jak walnąłeś wino sam, to miałeś, wiesz, nie? Ja pamiętam... Właśnie, raz... no, i teraz coś chciałem ważnego w ogóle powiedzieć, to mało kto o tym wie. A nie będę mówił. O, nie, dobre. Nie, bo a propos tanich win, ale w sumie to jak to będzie niespodzianka, to bo fajny projekt taki z tanimi winami wymyśliłem. No to powiedz, już powiedziałeś. No... Będą wina twoje? Nie, powiem tylko tyle, że jest Muzeum Taniego Wina i ja tam przekażę swoją prywatną kolekcję. I będzie, jak masz wystawę, będzie... Wuwunia taka. Tak, prywatna kolekcja Marcina Sprusińskiego w muzeum. Ale to jakby, tak, wiesz, są tacy, że mają wina swoje to. Albo na przykład, nie, jak tam jakaś piwnica, jest w Parku Sienkiewicza w Łodzi muzeum takie przyrodnicze i tam na przykład jest kolekcja motyli jakiegoś typa, który, wiesz, cały życie zbierał motyle i przekazał do muzeum, żeby ludzie oglądali jego prywatną kolekcję. To ja będę miał dokładnie taką samą kolekcję w muzeum. Więc to ciekawe taki dosyć, i wiesz, coś po mnie zostanie, nie? Bardzo, nie, no ba, no powiem ci. No. Ja z tanim winem i rokiem mam taką, teraz mi się przypomniało, że jak, przecież to jeden z moich pierwszych upić, ale właśnie w moim kochanym Świdniku był jakiś koncert taki rockowo-metalowy, tak, wiesz, jakie wtedy było, to wszystko było takie rockowo-metalowe. Było, no. I ja sobie kupiłem tanie wino i ochrona mnie niestety przeszukała i powiedziała, pan z tym nie wchodzi, więc ja wtedy, nie znając jeszcze jakby działania alkohol, zwłaszcza na tak młody organizm, jaki miałem wtedy, poszedłem, tak parę kroków zrobiłem dalej i walnąłem cały z gwinta. Obudziłem się rano w tej samej trawie, ścięło mnie po prostu, odcięło mnie, nie byłem oczywiście na tym koncercie, obudziłem się, przepałem. Wino na łyk? Na łyk. Ja też wypiłem parę. Nierozsądnie. Mój rekord to jest 9,47. Nawet jak wpiszesz... No prawie jak Usain Bolt. Jak wpiszesz wino... Poniżej 10 w każdym razie. Bo wunio wino w 10 sekund wpiszesz na YouTubie, to znajdziesz. Jest. 10 sekund? To był 2003 rok, między wykładami. Pamiętam jak dziś, piękny słoneczny dzień. Nie, zimno było, ale tak, to było między wykładami, na przerwie, na studiach. A ja poszedłeś na wykłady. No oczywiście, że tak. No, nie byłem trzeźwy, ale no... Też ale nie byłeś pijany. To nie było pierwsze, tak, bo to nie było pierwsze tanie wino, które wypiłem, takie już któreś, nie? Ale to co ty studiowałeś? Informatyka, mój drogi. Jak już mówiłeś. Tak. I skończyłeś. No, 7 lat studiowałem, ale skończyłem. Magister, inżynier się kłania. 7 lat, czyli tak dobrze znasz ten temat. O, bardzo. Trochę tam się zakręciłem po drodze, ale wiesz, ja inżynierkę zrobiłem tak od buta, a po inżynierce potem zacząłem pracować. I robiłem zaocznie już tą magisterkę. No to ciężko idzie. A to w swojej branży pracować? A to w ogóle tak, informatyka tyle lat temu, to co to było? Komputery? Ja robiłem strony internetowe. Ja siedziałem po prostu w stronach internetowych. Tam na początku dłubałem w kodzie, potem już jak byłem takim kierownikiem projektu, robiliśmy tą stronę, tylko my mieliśmy taką dosyć małą firmę, w której ja pracowałem i robiliśmy small business strony internetowe. Kiedyś tak było, że nie było fanpage'y jeszcze na Facebooku, nie? No to każda firma musiała mieć małą stronę internetową. Takie były czasy. O mnie, historia, kontakt. I nic więcej nie robiliśmy. To są takie, wiesz, i robiliśmy to z szablonów po prostu i no, naprawdę to była dobra kasa, nie? No bo wiesz, teraz każda firma ma fanpage, konto na Instagramie, za które nie trzeba płacić, a kiedyś no musiałeś mieć stronę, nie? Każdy musiał mieć tam jakieś, wiesz, fhu.karolex.pl, nie? Lachy Pruszyński. Na przykład. I my to robiliśmy i robiłem to parę lat, ale to nie dla mnie. Ja jestem artystą, nie? I jednak informatyka to nie był dobry pomysł, ale ja, bardzo mi pomaga w ogóle w życiu codziennym i w pracy, ale generalnie no, w ogóle znajomość komputera i w ogóle ja tam, wiesz, siedziałem, robiłem różne rzeczy, strony internetowe. Tak jakby lata temu, jak wtedy wyglądało, bo to wiesz, ty jesteś 84, to jak ta informatyka studia, bo ja pamiętam u mnie w podstawówce chyba przynieśli takie komputery junior i to myśmy tam mieli tylko kopy C. Ja byłem na studiach w 2003 roku, to już było trochę później, nie? No, już były normalne komputery, aczkolwiek na informatyce to wiesz, tak naprawdę dopiero na inżynierskich studiach, na kierunkowych już takich, ja robiłem handel elektroniczny, a potem programowanie, dopiero tam już dużo na kompach. Na początku to masz matematykę cały czas, logikę, matematykę, fizykę, wiesz, takie ciężkie rzeczy, nie? Nie, ale nie żałuję tej informatyki, ale na pewno bardziej by mi się przydało, gdybym poszedł na dziennikarstwo, nie? Tak jak co zajmuje się teraz, nie? Tak jak cichy, od razu wiedział, co jest dobre. O tobie jak pierwsze się wpisuje, to tam wszystko terapia i tak dalej, youtuber, satyryk i wizjoner. No to ja tam pisałem. Tak. Naprawdę. Jak ty to pisałeś? No bo to jest skopiowane z mojej strony internetowej. Ktoś to przekleił do Google'a, nie? To Google sam tworzy, chyba jakiś AI, nie? Czyli... To ja napisałem na beki. Tam jeszcze, czyli tam bardziej kiedyś jesteś wizjonerem. Tam jeszcze kiedyś było filantrop. Ale ty bardziej jesteś wizjonerem, bo zrobiłeś tak, że Google do ciebie teraz pisze tak, że... No, kiedyś byłem na Wikipedii. To jak ten Zapla jesteś. Kiedyś byłem na Wikipedii. Kiedyś byłem na Wikipedii. A właśnie nie macie. I potem ktoś, jak się klikało w WWNio, przekierowywało na wibrator do betonu. Ktoś tak zrobił? O. I potem Wikipedia skasowała w ogóle WWNio, bo ktoś sobie tam zmienił wibrator do betonu i mnie nie ma. Ale byłem. Z 10 lat temu byłem na Wikipedii, no. I już 4 lat nie ma, ale nawet ktoś podmienił na wibrator do betonu, bo wtedy były takie trollingi z leperem, były jakieś takie trollingi, że podmieniali ludzie te hasła, nie? Chociaż leper to był burak. Do betonu. A jest tak, takie coś naprawdę istnieje? No. Istnieje. To ubija beton? No to ubija, to jest zagęszczarka chyba, ale takie, żeby tego, to chyba jest wibrator do betonu, no musi być, no. Czyli do takiej mało ruchawej osoby, wibrator do betonu. Aha, czyli jak żona nie ten, no to kupujesz, bo jest wibrator normalny dla takiej kobiety i jak ona bardzo nie chce, to jest do betonu, tak? No może, no nie wiem. W każdym razie ja zostałem na to zamieniony, ale już mówię, to było tak dawno temu, że już też nie pamiętam dokładnie jak to było, ale wiem, że i potem... Nie za dobrze się z tym czułeś, niedobrze się z tym czułeś. Nie, miałem w dupie to. I potem jak ja tam wchodziłem i czy jakiś mój znajomy, żeby to anulować, żeby to przywrócić, bo tam możesz cofnąć edycję, to po iluś tych edycjach ktoś z Wikipedii stwierdził, że to w ogóle jest jakiś troll i w ogóle wywalili to hasło i zniknąłem. Byłem w Wikipedii tam z parę miesięcy. Ale fajnie. To było 10 lat temu, albo nawet jeszcze więcej. Fajnie. To teraz jakby już więcej można byłoby napisać o mnie. Zdecydowanie. Ale tak, ale byłem, pojawiłem się wtedy. Ty masz najstarsze konto z polskich twórców na YouTubie, tak? No nie wiem, nie spotkałem nikogo, kto ma starsze. No na pewno ktoś ma starsze. 2006 rok masz założone konto. No za 2 lata moje konto będzie pełnoletnie. Masakra, co? Co cię podgłosiło, że w 2006 założyć, jak jeszcze nikt nie zakładał? No nie miałem gdzie wrzucić swojego teledysku, bo nie było nigdzie takiej pojemności jakichś dysków, serwerów, nie było transfera, RapidShare'a i niczego nie było. Czyli użyłeś YouTube'a dokładnie po to, po co on powstał, bo wiesz, że on po to powstał, bo tam jeden, drugi chciał, z tych trzech ich stworzyło takich. Chińczyk i tam Amerykanin i ten temu chciał wysłać film, nie było jak. I napisał sobie skrypt, żeby mu wysłać film. Tak, i żeby ten film można było odtwarzać, wszyscy żeby go odtwarzali. I to ja tak zrobiłem, nie? Więc ja w ogóle przez wiele lat z tego nie korzystałem, bo tam wrzuciłem, to sobie było, ale potem, wiesz, to jakby nie było żadnych filmów wrzucanych, bo nie było co wrzucać i to sobie tak wisiało po prostu, nie? No i potem jakoś... Ale to nie było, że ty wrzuciłeś jeden teledysk i miałeś przerwę, nie wrzucałeś cały czas teledysków? Nie, tam były parę filmów. Może Łukasz to wyłącz albo przycisz, nie? Bo ty już kurwa, ty w kurce, ty w kapturze, zaraz poumieracie. No to wyłączcie. No, wyłącz. No, wyłączyli wibrator do betonu. Czyli słuchaj, więc nie korzystałem z tego, robiłem jakieś inne rzeczy, zajmowałem się innymi rzeczami, potem jakieś tam kawałki zacząłem wrzucać, ale generalnie w ogóle ten YouTube to raczkował. I potem był 2010... Po maluszku? Nie, dziękuję. 2010-2011 rok, to potem dopiero się zostało tak, że wszedł program partnerski do Polski. I w ogóle był taki limit, że trzeba mieć 100 tysięcy subów, żeby dostać konto. A ja miałem 20 czy 30, ale dostałem, bo w Polsce nie było komu dać tych kont partnerskich. I dostało 100 osób, w tym ja się załapałem. I rozumiesz? Ja tam, wiesz, totalny taki chłopak z blokowiska, który nagrywa jakieś głupoty, jeździłem na jakieś tam konwenty do Warszawy, na jakieś spotkania YouTube'a i tak dalej. W ogóle nie było nikogo z tych YouTuberów, co teraz jest. Tak naprawdę to był, wiesz, ja pamiętam, że... I może to i dobrze, bo przyszli później za co narobili. No ale wiesz, ale jakby... Ja nawet wtedy... A, tam ten YouTube, tam nie warto w ogóle, bez sensu, nie? Dzieciaki, nie? A żałuję, że... Znaczy nie żałuję, ale jakby... Nie wierzyłem w tego YouTube'a wcześniej, nie? Że to tak się rozrośnie, że będzie tak duże i że można było dużo więcej jakby mocy przerobowych. Jakbym pracował... Przy tym tyle, ile pracuję teraz, to bym był w zupełnie innym miejscu. Dokładnie, nie? Ale wiesz, to generalnie to, o czym mówisz, to jakbyśmy takie rzeczy przewidywali, to wiesz... No jak gdybyś ty przewidział, żeby od początku robić samemu, a nie z tańculą, to też byłoby inaczej, nie? Zupełnie inaczej. Nie, myślę, że właśnie byłoby gorzej. Tak, ale bardzo dobrze, że odszedł. No, oczywiście, to nie sposób zaprzeczyć. Ale nie, no on musiał, to był etapem, wiesz, on wybustował, a przede wszystkim moment rozejścia, to, że ja dałem też film, bo ja wiesz, to mu nowy kanał, ja nie byłem aż tak znany i mój pierwszy film od razu 100 koła robi, dlatego, że ludzie czekali, a to było, ja do tańculi, a wiesz, on wtedy powiedział na konfie, tak, i to zrobiło, i to był, wiesz, dobry moment, dlatego do której kamery, dziękuję. Ale wasz duet pokazał to kilka miesięcy pracy i teraz ten kanał freakowy pokazał, kto tak naprawdę przyciągał ludzi, nie? Arek może dał tą rozpoznawalność na start, a to ty byłeś tą osobą, która budziła kontrowersje, denerwowała ludzi, śmieszyła ludzi i tak dalej. Ja Arka bardzo lubię, ale jednak ty miałeś tą charyzmę, dużo większą. I teraz Arek założył kanał, pewnie pomyślał, że boję z tańculą, będzie dobrze szła. To nie jest takie proste wcale, nie? Że, nie że osoba rozpoznawalna nagle założy podcast i to będzie szło. To tak nie działa, To tak nie działa. Ja z drugim mam tą politykę i też mi jak na politykę idzie, bo tam jest po 20 tysięcy na odcinek nagrywane gdzieś tam przez, wiesz, przez Skype'a. Ale to wcale nie jest tak, że założysz bardziej pójść w stonogę, jeżeli chodzi o politykę, tak, jeżeli chodzi o sznyt. Czyli? No, kurwiać ich bardziej? No, nie, tam obrażać, nie? Aha. I wtedy na potem się oglądało. Okej. Ale nie, tu masz rację, ale z tym i masz rację z tym, że jak ludzie myślą, że sobie założy kanał, on ma nazwisko, on wrzuci linka na YouTube, na Instagrama, który ma rozbudowany. Ja mówię teraz stricte o Arku, ale jakiś tam influencer. Nie jest takie proste. I tam przekierują, no nie. Może pierwszy odcinek się obejrzy, ale jak nie będzie fajny, to już drugi mniej. I algorytm gdzieś tam cię zakopie i... A wracając do tego, co mówisz, że jakbyś przewidział, no to właśnie o to chodzi, że jakbyśmy wiedzieli, że ta platforma, jak ty miałeś jedno z pierwszych kont w Polsce na YouTubie i ty byś na niego wtedy wrzucał cokolwiek, ono było rosło, to teraz to ty byś... No ale też, czy było wtedy audytorium do oglądania tych rzeczy, nie? To były inne czasy, wiesz, ale chodzi o to, że po prostu, że nawet to nie chodzi o 2006, tylko tak 2010, 11, 12, nadal wtedy w to nie wierzyłem, to zawsze była taka zabawa, dopiero jakby mówię, teraz dużo pracujemy, teraz to w ogóle jakby funkcjonuje jak organizm jeden wielki, pracujemy, robimy, montujemy, jeździmy i tak dalej, wiesz, no sam wiesz jak to naprawdę to jest dużo pracy, żeby się tym ogarniać. Dokładnie. To jest analizowanie godzinę gadki rzeczy. To jest jakby zaczątek, nie? Montaż, rzucanie, jakby pisanie te komentarze. Tak, tego, robi, tak, ale ja tak mówię, że niby ja, nie? O to chodzi, żeby szkoda im było mnie. Ale wyżera mi z lodówki wszystko, ale co? Zobacz, ale on nie tyle wędlin, a on żre jakiś. Ale ja pamiętam, jak on wyglądał, jak się zaczął ten projekt. I chyba wtedy w lodówce było więcej. Bo zobacz, jak on teraz wygląda. No taki był, nie? Tak. Ale... No widzisz, to dobrze. Ale to jest szansa, Guli dla ciebie też jest szansa, nie? Żeby... No, mało, ale jest. Jest. A z Gulim działaliście już teraz mniej, nie? Nie, no cały czas to jest nasz ziomal. Jedziemy 8 km stąd zobaczyć ostatni głaz tego dnia. Zapraszam. Ale nie chodzi z wami tam już. Jak nie? Chodzi? Farmazony powiadasz. Guli to jest nasz ziomal. No, farmazony to ja to podejść ten program chyba. No to wcześniej Koro był. Okej. To tam rozmawiam na takie tematy. Nie, Guli jest naszym ziomem i bujamy się, jest w ekipie i budujemy się na galach. Dobrze, i teraz powiedziałeś, jakby odpowiedziałeś na pytanie pierwsze, czyli jesteś youtuberem? Bardziej. No niby tak, no kurde, wiesz, wiesz, jakby, jeżeli chodzi o te... Inaczej. Jakbyś ja mogę się nazwać youtuberem, obgadać, ale jesteś ja mogę nazwać się youtuberem, ale jeżeli chodzi o zwykłych społeczeństwo, Grażyny, Januszy, takich zwykłych ludzi, myślą youtuber, nagrywał głupie filmiki, nic nie robi, śpi do 12 i tak dalej. To nie jestem youtuberem, bo ja wstaję o 7 rano, pracuję ciężko i naprawdę dużo pracy w to wkładam. I tutaj się nie zgodzę, ale że korzystam z platformy YouTube, gdzie umieszczam swoje filmy, bo nie ma innej, no to tak. No tak, myślę, ale to co mówisz, wiesz... Ten wspólny mianownik youtuber jest zbyt szerokim pojęciem. No nie, no człowiek, który utrzymuje się i tworzy na YouTubie, no jesteś youtuberem. No ja wiem. Styl życia to wiesz, jest jakby drugie, nie? Jestem, tylko chodzi o to, że wiesz, to zależy jak na to spojrzymy, tak? Ja bardziej powszechny obraz youtubera jest inny niż to co u ciebie. Tak, ale każdy youtuber, który jest znany i ma jakby rozpoznawalność, to on ciężko musi pracować. Albo masz sztab ludzi, którzy na niego pracują. Nie, no to nie ma co, ale nawet jak sztab ludzi, to tym że samym ludzi zarządzać, wymyślać content, to naprawdę nie jest, nie, ludzie to wiesz, myślą, że to jest właśnie nagranie takie, kiedyś tak było, uzaranie YouTube'a było, właśnie, żebyś się wywrócił, Paweł Jumper skoczył z tego hura viral, już tak nie jest, teraz Paweł Jumper by nie siadł, bo jest za słaba jakość, bo jest nie, to... No teraz jest... Właśnie, to jest też właśnie to, co ta profesjonalizacja YouTube'a zabiła tą wiralowość, nie? Nie ma tych takich kultowych postaci już, takich kultowych filmów, które się wybijają, ludzie sobie szerują to, tak dalej, nie ma tego już. Jest za profesjonalne, za ładne. A to było piękne od początku internetu, takie głupoty totalne, nie? I tych mamicznych filmików Bonus BGC, pijący tę wódkę, tę wodę, miliony rzeczy. Trochę później, ale te pierwsze filmiki, Gracjan Rostocki, Witam wszystkich w dzisiejszej audycji. Gracjan Rostocki, fakty, czyli co u mnie słychać zup. No będą. To wiesz, to były... Lechów Pawlak, słynny raper. Tak, więc to były takie rzeczy, które po prostu wszyscy to pamiętają. No, między innymi Paweł Jumper, te flagi... Dlaczego? Tak. Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? No, tak, no tak. Wiesz. Typowa ulica, jakoś VHS i to szło. No i Cygan ten. O, tu. A, pierdolę mi tu, jak wywiad udzielam. A tak. Ty pikasz? Tak. Jest, mamy to. No to było proste, bo to jeden fragment. Nie, staram się w ogóle oduczyć przeklinania. Właśnie przez to, żeby tego nie robić, bo to strasznie utrudnia, a lepiej jest przestać przeklinać niż pikać, bo każesz, o pikasz, brr. No ale takie są czasy, no YouTube po prostu jest bardzo restrykcyjny się zrobił, przez Pandorę tak. Jeszcze bardziej. Demonetyzuje. Ale nie, nam 18+ daje. Ja wrzucam film, mam 18+. A dlaczego? Ja nigdy nie miałem 18+. Nigdy. Ja też nie miałem, a teraz mam. A czasami żółty, ale żółty nie ma zasięgu. A to zabójstwo dla kanału by było. Raz, drugi, trzeci, 18+ i masz 3000 wyświetleń. Zero zasięgu. W ogóle nie jest polecane. To już lepiej żółty dostać chyba. No oczywiście. Bo nie zarobisz, ale chociaż ten film pójdzie. Oczywiście. Chociaż wiesz, ludzie nowi przybędą, jak tam ktoś zobaczy tak, to, nie? Tak. Więc dlatego mówię, że lepiej jest się oduczyć przeklinania, starać się ograniczyć to przeklinanie. Ale czego macie 18+? Ale nie ograniczysz na filmach. Wtedy nikt nie przyczepi się do ciebie, że wyciąłeś, jak nie przeklinałeś. Nikt nie powie, ty czemu nie przeklinasz? No tak, tego nikt nie powie. Tego nie powie, więc lepiej się oduczyć. Czego to 18+ dostajecie? Nie wiem, to za przekleństwa, bo jak jego usunąłem i wrzuciłem raz jeszcze ten sam film, to już nie było tego. No to jak mam za dużo klęcia, to mam żółty. Kiedyś też tak miałem. Aha, możliwe, że są różne kanały, różne traktowane. Nie wiem, jak jest. No na przykład dostaliśmy 18+ na filmie z Fame Friday w dniu, kiedy wybucha Pandora, bo film był dzień wcześniej, leciał ten film normalnie i w dniu, w którym wypuścił Wardęga film o Pandorze, godzinę później 18+ na film. Ale czy dlatego, że był w nim Boxdel, czy dlatego, że on był w ogóle o Fejmie, nie wiem, ale dostaliśmy 18+ na zwykły odcinek, który dobę zrobił 100 000 wyświetleń na zielonym dolarze i nagle 18+. Złożyłem odwołanie i 5 sekund później potwierdzili mi, że jednak zgadzałem się. Od razu, po prostu mail pyk. Wydaje mi się, że był wtedy pożar na YouTubie i po prostu w treści z Fejmu dostały 18+. W ogóle Pandora zmieniła dość mocno polski YouTube. No bardzo. Tak właśnie, jeżeli chodzi o co można, co nie można, demonetyzację i tak dalej. Nie chcę mówić o ludziach, którzy nie mają w tym nic wspólnego. Ale ja mówię o tym, nam zmieniła, bo ja u siebie widzę, jak od razu za jakie słowa, za jakie osoby, za jaki opis, za jaką miniaturkę od razu zostajesz żółty. Tak. I że jest, wiesz, ja gadam z Nitro o nim, ale trochę będziemy o Pandorze, od razu żółty. To ja zmieniam miniaturkę, to opis, dobra, zielony. A film jest ten sam. Tylko wiesz, miniaturka to skojarzenia. Oni pożar po prostu i wiesz, no generalnie to bardzo źle wpływa, bo to są youtuberzy, a to jest YouTube i wiesz, i to Pandora, więc oni ale tak... zobacz, ilu influencerów, których nie znamy, dostało rykoszetem, tak. Bo mają jakiś program podróżniczy i mieli wejść w deal z firmą Rainbow na wycieczki. Ale oni powiedzieli, ty to jest youtuber, lepiej nie ryzykujmy. Ile pieniędzy zostało wyssanych z rynku, które teraz w okolicach świąt nie trafiły do influencerów. Bogu ducha winnych, których w ogóle nie mają nic wspólnego z fejmem. Tylko jest youtuberem i łateczka. Jest youtuberem. I ktoś myśli po tym firmie takiej Rainbow czy jakimś innym. Mówimy o dużych korpach, tak? Bo ci tu z branży to się rzucą. Nam to. Okaże się, że on też ma coś za uszami. Dajmy to na telewizję czy na radio. Dajmy to na telewizję, czy damy to aktorom, czy coś. I naprawdę to mało kto o tym myśli. Ile influencerzy w Polsce dostali po kieszeni, nie? To są ogromne miliony złotych, nie? Ile serio? Tego, bo zawsze to jest najlepszy okres teraz, tak? Listopad, grudzień, święta, wszyscy wydają kasę, więc te reklamy lepiej idą, wszystko idzie lepiej, nie? Więc naprawdę to mało kto się nad tym zastanawia, wiesz, bo myślimy tylko o tych głośnych nazwiskach, które dostaje po dupie, ale to jest tylko setki, parę osób, a to dostały setki, jak nie tysiące influencerów różnych, wszelakich, którzy nigdy w życiu nie byli nawet na fejmie. I druga sprawa, to jest to, co mówisz, jest najważniejsze, bo ja na przykład sam dostałem, bo na przykład Fortuna... Tobie to się należy. Wiem, ale Fortuna na przykład powiedziała, że no po tym wszystkim tak na razie chcę od youtuberów odpocząć i mi nie przedłużyli, gdzie miałem, wiesz, po tego miał... Tomek, wrócimy do tematu, ale... No. ale... No ale ja teraz na razie, no to są raczej właśnie takie duże korpo, bo nie jakieś małe, ale to mówisz, to my jakoś w tym świecie istniejemy, ale jeszcze druga sprawa, ile ci influencerzy dostali po dupie ze zmianą polityka YouTube'a samego, to wiesz, się bardzo. Mega się zaostrzyło, to pewnie też wróci, ale był ten moment, gdzie oni chciały być świętszym od papieża, żeby mieć zielony dolar, nie? Tak, ale ludzie winią mnie na przykład, bo ten sobie wymyślił, bo chce mieć deale z firmami. Nie, chcę po prostu przetrwać, nie? Po prostu musisz, ja też wolę, żeby były przekleństwa i bardacha cały czas, nie? Ale to już nie jest ten czas, internet się zmienił, dziki zachód się kończy. Skończył już nawet. A 10 lat temu można było robić wszystko w internecie, więc mówię, że to... Albo weź, możesz się kopać z koniem i być Danielem Magikalem. Nie, zawsze swoje. No i Daniel, tu go nie ma, tutaj musi, wiesz. Ale Mejza zaczepia na Twitterze. Na przykład. Ale czasami po prostu lepiej się po prostu gdzieś tam uginać, żeby po prostu przetrwać i dalej tworzyć. Ja lubię robić to, co robię i chcę robić to jak najdłużej, bo sprawia mi to ogromną przyjemność i radość i wiem, że są tysiące ludzi, którzy chcą to dalej oglądać i podziwiać i tak dalej, i się śmiać razem z nami, wygłupiać i po prostu no chcąc przetrwać, no musi się dostosowywać. Jak będę miał 18+ na każdym filmie, to zginę, zniknę i się zawinę, nie? A te przekleństwa to naprawdę nie jest aż tak duży problem. Nie jest, ale to jest ogólnie trochę smutne, bo wiesz, ten YouTube, nawet samy internet, ale głównie YouTube był zawsze taką oazą wolności mega i on już aż tak nie jest, nie? No bo to jest, wiesz, prawo monopolisty, no. Jakby była konkurencja, byłoby inaczej, nie? Więc, ale no nie ma opcji według mnie na konkurencję. To jest tak duże, że nie wiem kto ile pieniędzy musiałby mieć. Nie, no nie ma tyle, bo to no Google, nie YouTube, tylko mówimy o Google, tak? Czyli on to zerze wszystkich. Tak mi się wydaje. I całe know-how, całe lata doświadczeń, cały algorytm, który oni zbudowali, nie ma szans się wstrzelić. A po drugie, wiesz, jest to zupełnie innego rosyjski YouTube, a polski. Na rosyjskim to jest taka bardacha, jak u nas była 5-6 lat temu, jak Magikal robił te swoje streamy, to w Rosji jest cały raz to samo. Zupełnie inny kraj, inna mentalność. Tak, i oni też to widzą, że nie mogliby zabronić. A ta sama firma, więc oni działają zupełnie inaczej na konkretnych rynkach. Na pewno też jest jakiś arabski YouTube, na jakimś krajach arabskich, to pamiętam, nic nie można, bo to jest taki kraj. Wiesz, albo znowu można głowę ucinać, na przykład na porządku dziennym. No, bez przesady, ale wiesz co chodzi, że na pewno jest tak, że co kraj to obyczaj. No, tak? Skoro jest takie przysłowie, to znaczy, że to jest prawda. Oczywiście, że tak i to, co jest niedopuszczalne, to jest dopuszczalne tam, ale mówię, to jednak jest smutne, bo ten YouTube trochę się zrobił telewizją, nie? No, poprawną. Jeśli chodzi o mentalność, poprawność i tak dalej. Wbrew pozorom więcej można w telewizji, bo w telewizji jeszcze po 23 możesz coś pokazać, a na YouTubie nieważne która godzina, bo możesz puścić o każdej, nie? Więc teoretycznie po 23 w telewizji możesz pokazywać alkohol, cycki, przekleństwa i tak dalej, na przykład, nie? No to na YouTubie nie możesz, no bo jest emitowane to cały czas. A ty chciałeś pokazywać cycki, o to chodzi? Nie, tylko chodzi o to, że po prostu zawsze było, że w internecie możemy więcej, a paradoksalnie możemy nawet mniej, bo telewizja... Jeżeli chcemy zarabiać, bo to też jest ktoś ostatnio mi powiedział... Jesteśmy na YouTubie, bo tylko tu mamy wolność. Chuja. Ale tu mamy wolność. Ale to nie jest tak, że nie możesz mieć tej wolności. Możesz sobie ten film puścić na swojej stronie. Możesz sobie puścić go na jakiejś innej stronie, która nie jest popularna jak albo na YouTubie, tylko go obetnie, ale go puścić. Tak. Ale tego nie zrobisz, bo ty jednak byś chciał być i mieć ciastko i wiesz, zjeść ciastko. Ty to możesz to jak wszystko robić, tylko nie będziesz miał za to pieniędzy. I tu też, no okej, tylko też jest tak jakby nasz wybór, bo ty możesz być tym kurwa niezależnym twórcą i to możesz jechać do spodu. No wiesz, no czerwony dolar to już jest rzadkość, czyli usunięcie filmu, to już naprawdę musisz dojebać. Więc generalnie jak nie przeczytasz i nie robisz jakieś tam, nie molestujesz kogoś gdzieś tam gdzieś tego, to ty możesz skrobić, tylko ty nie zarobisz. Tak. I wiesz, i tu jest to. No i ktoś mi kiedyś tak powiedział, możecie wszystko, co ty gadasz, nie możecie. Wiesz, nie musisz zarabiać kokosów, ważne chociaż, żeby chociaż się zwracało, nie? No bo to jak wiesz, no jak robisz poniżej koszów, no to jest zażynanie się, nie? Ale teraz w tym momencie, zaraz o tej muzyce nie powiem, ale w tym momencie twoim głównym źródłem dochodu właśnie jest YouTube i jest Hajs TV. Tak, TV. Kurwa, zawsze mnie poprawiasz. Czego ty tak? Dla beki. Mi nie przeszkadza w ogóle. Ale wyświetlenia, reklamy, współpracy czy Patronite? Wszystko, po trochu. Nie? Jak ty to zjesz? Ukroję sobie laserek, wiesz, całego nie będę jadł. No słuchaj, jakaś świnka jadła, żyła, umarła i teraz co, wyrzucimy to? Nie, nie. Ale tu też zboże było... Ty masz ostre noże, czy to są takie... Łukaszu, do masła mi dał nóż, nie? Do krojenia kiełbasy, nie? Nie, tak dałem, tak kulturalnie jest. O, ten mu daj, O, albo ten mu daj. Dobra. Masz tam instrukcję z publiczności. O! Gdzie ja tu kroiłem? A to obojętne, taki tak twoje całe, to czyku, co sobie zrobisz? Tak? Wszystko. To nie wiem, zabieramy, już zapakuj. Chciałem zapytać o Patronite'a, bo tam sobie całkiem nieźle radzisz i bo tam jest jakby transparentne, więc może widać, to jest raz, ale druga sprawa, że... Można ustawić, żeby było nietransparentne, ale no uważam, że to jest nie fair, żeby nie było transparentne. Ale dlatego i też widać to w twoich filmach, że to się zaczyna, że... Co jest? Twarde. Bo to jest salami. Zęba ukruszyłeś? Nie. Bardziej ze środka trzeba kroić, wiesz? No. Też na początku filmów jest i dość mocno to dziękujesz tym patronom i tak dalej. Na dzień dzisiejszy mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję wam bardzo, jesteście wspaniali i teraz specjalnie dla was Hubert będzie się podciągał przez cały czas trwania napisów, bo to jest bestia. No bo jestem im bardzo wdzięczny. Ale czy to jest, bo ja w ogóle nie mam Patronite'a. Jeszcze. Może jeszcze. Czy to jest główny, jakby tak spojrzeć, akurat z YouTube'a, ten Patronite to jest główny trzon tych zarobków procentowo? Znaczy to nie są zarobki. Znaczy to jest coś takiego, że... No poczekaj. Zarobki to są reklamy z YouTube'a, ewentualne współprace i tak dalej. Nie mów. Bardzo dobre, tylko że już bez... kroj bez tej skorupy. No mów. Patronite to są koszta, które posiadamy, a YouTube, współpracę to są zyski, które mamy. Więc generalnie jakby koszta działania programu pokrywają patroni, więc to jest bardzo fajne, bo możemy sobie pozwolić na jakieś wyjazdy, jakieś różne rzeczy, że kupowanie sprzętu. No ale to ty tak to określasz, no bo to jest wszystko jakby jedno, więc... No, ale w sensie, że to jakby jest już tam rozdzielone, ja po prostu wiesz, tu już składam pieniądze. O jakby stosunek jednego drugiego, no nie, czy no, więcej wiadomo, masz z reklam, czy z patrona? Nie, no oczywiście, że z Patronite'a, tylko właśnie mówię, że to jest jakby tak, że... To przeznaczamy na koszta, a reklamy to są jakby zyskiem i to tak wiesz, jakoś się tam jakoś razem sobie bilansuje. I to jest bardzo fajne, bo wiesz, jakby wiadomo, że takie odcinki jak Fame, czy wczoraj Bitwa o Południe i tak dalej, no to te wszystkie odcinki, one się zwrócą, nie? Koszta ich powstania, no bo z reklam jakoś tam uciłamy, nie? Bo one nie dużo kosztują, tak? Tak, ale jak jedziemy, teraz w tamtym roku byliśmy Litwa, Łotwa, Estonia... Wiem, te kamienie, zaraz pogadamy, bo ja nie wiem o co chodzi. I po prostu wiesz, i to jest niesamowite, nie? Że to tyle pieniędzy kosztuje i że mamy takich patronów, bo gdybyśmy ich nie mieli, no to byłoby bez sensu, wiesz, bez żadnego sponsora, takiego tytularnego, że masz na przykład, nie wiem, bierzesz auto z wypożyczalni samochodów, jedziesz z nim do Estonii, dają ci samochód, dają ci paliwo i hajs. I tak działają youtuberzy. Muszę przesmarkać nosa. Hajs TV. Wczoraj na bitwie, ale to nie ma nic wspólnego. Tam po prostu było bardzo zimno. Okna były otwarte, bo ci wszyscy freestyle'owcy są w bluzach i się strasznie pocili. No, mówię ci. Więc bez sponsorów tytularnych, jakiś taki, że jedziesz do kraju gdzieś, ktoś coś ci sponsoruje, to nie ma sensu. Pojedziesz, wiesz, no tak jak Freeze, no to on ma już taką oglądalność, że on może zaryzykować inwestowanie pieniędzy w jakieś duże show. Tak. A generalnie youtuberzy zazwyczaj robią to tanio. No zobacz te Freak Fight, jak robi Kanioski na przykład, tak? Mateusz, który robi dobrze liczby, Hubert Miściwojewski, no jakie nie mają koszta? No ja nie mam nic do nich, lubię chłopaków, ale to są żadne koszta. Ja też nie mam. Pojechać na galę, no nie, to musiałeś mieszkanie kupić. To i tak planowałem, wiesz? Myślałem, że pod troszeczkę niezależne, ale tak szczerze mówiąc, to ja mam jeszcze mniejsze od nich. Ja to w ogóle jestem model biznesowy, myślę najlepszy. No nie pierdol. Ale tak serio. To on bierze mniej niż przy operatorze Kaniowskiego? No nie wierzę. On żyje z tych serków z lodówce, nie? Ja mu płacę. 2 serki za odcinek. Widać po nim... To będzie 2 godziny, to 3 serki mu pozwolę zjeść. Widać po nim, jak jest chudy, jak mu płacisz. Nie, uważam, że ja mam naprawdę, wiesz, abstrahując od koszty, bo ja akurat uważam, że ludziom trzeba normalnie płacić, nie wiem, czy to jest normalnie, co ja płacę, no, ale odcinając koszty ludzi, to ja mam jeszcze mniej kosztów od nich, bo ja w ogóle ktoś do mnie... Za chwilę będziesz mieć większe. Ktoś do mnie przyjeżdża do domu, siada sobie, tu pogadamy, oni gdzieś tam muszą wyjechać i tak dalej, więc to jest generalnie, ale tu się z tobą zgodzę, że ty jak gdzieś wyjeżdżasz, to tych kosztów troszkę generujesz, aczkolwiek to też nie są kurwa Bahamy, tylko Litwa. No nie, ale byliśmy też na Azorach, nie? Samolotem trzeba po lesie, pojechaliśmy w 4, wzięliśmy sobie dom za dosyć dużą kasę, żeby było filmowo w kalderze wulkanicznej nad samym brzegiem jeziora, żeby tam można było latać codziennie dronem, wiesz, no to wszystko kosztuje. Oczywiście. I bez Patronite'a w życiu bym tego nie zorganizował, bo to by mi zjadło półroczny zysk z YouTube'a po prostu, wiesz, to nie ma sensu. Dlatego mówię, że ten Patronite jest zajebisty pod tym względem, że odkładamy jakieś tam pieniądze, kupujemy nowe mikroporty, obiektywy, kamery, że to po prostu w ten sposób. A gdyby tego wszystkiego nie było, to miałbym tylko małą kamerę jedną i kręcił wszystko jednym obiektywem i po prostu zawsze robił to najprościej jak się da, żeby to się zwracało. I dzięki Patronite'owi możemy pozwolić sobie na więcej, na robienie filmów, na przykład jak o tych wspomnianych głazach narzutowych, które się nie oglądają. Ale możemy je zrobić, bo nas na to stać. O co chodzi z tymi głazami? Kurde, zawsze mi się podobały kamienie, wiesz? Ale kurwa... To jest główne pytanie, to jest główny temat tej rozmowy. Ale że jedziesz i oglądasz kamienie. Dlaczego? No bo... Co się stało w twoim życiu? Skąd jest ta trauma może? Od dziecka lubiłem zbierać kamienie, różne większe, mniejsze i tak dalej. Tak serio? Teraz mówisz tak poważnie? Tak, okej. Jakieś tam minerały zbierałem i w ogóle interesowałem się głazami, kamieniami. Ja też tak minerały, ale to tak kruszę później. Tak, wiem, z Arkiem. Tak. I jestem porobiony, więc light. I wiem, jaki jesteś, ja nie patrzyłem. nie, właśnie nie jestem. Byłem na bitwie, a nie mam kasa dzisiaj. Po maluszku? Później. Dobrze. I potem było coś takiego, że to taka w skrócie. W gminie, gdzie mieszkają moi rodzice, w lesie był głaz narzutowy, ale nikt o nim w sumie nie wiedział, aż w końcu gmina zrobiła tablicę taką, że w tym miejscu jest głaz, wycięli do niego drogę, informowali. Ja mówię, kurde, tyle lat tutaj przyjeżdżam, mieszkam i tak dalej. Kurde, co to jest głaz narzutowy? Zaraz do tego dojdziemy. Aha, i przyjadę, zobaczę sobie ten głaz. Zacząłem ten głaz, I gdzieś w tym podobnym momencie zrobiliśmy o czymś jakiś odcinek i ktoś powiedział, a takie nudy, tam się nic nie dzieje jeszcze, pojedźcie, zróbcie odcinek o kamieniu. Ja sobie myślałem, kurde, w sumie można by zrobić takiego trolla, zrobić film o kamieniu jednym. No i gdzieś zacząłem czytać o tych głazach narzutowych, skąd on się tam wziął. No to właśnie podczas lodowaceń, tak? I różnych tych lodowaceń w Polsce było wiele i ten głaz... A inne kamienie są skądinąd? No wszystkie są z tego. Dlaczego ten akurat, o to mi chodzi, to pytanie jest, czego ten głaz jest narzutowy, a ten obok to jest kamień zwykły? No bo to jest, chodzi o to, że oni badają skład petrograficzny tych skał i na podstawie tego, gdzie dany głaz występuje, wiadomo, czy on jest narzutowy, czy nie. Bo jeżeli na przykład masz, nie wiem, granit jakiś smalanski, który występuje w Norwegii, to wiesz, że lodowiec oderwał go tam i go tu przywlókł, bo każdy region ma swoje minerały, nie? Swoje głazy, swoje granity, jakieś, tak, swoje odmiany i po prostu geolodzy na podstawie tego są w stanie, wiesz, na początku ludzie widzieli, że są głazy, nikt się nie zastanawiał, aż w końcu zaczęli geolodzy to badać. Ty, no przecież skąd jest tutaj ten głaz? Bo ten granit występuje na północy Norwegii. Skąd on się tu w Polsce wziął w krzokach, nie? No i zaczęli dochodzić do tego i w końcu wynaleźli, że to z lodowacenia, wydmy w Polsce, rzeźba kraju w ogóle i tak dalej, nie? Bo tych lodowaceń było wiele i niektóre sięgały aż do Bieszczad, nie? Że cały nasz kraj był pokryty lodem w epoce lodowcowej i to wiele razy, bo te lodowacenia przychodziły i wracały, więc niektóre głazy dotarły 500 000 lat temu, a niektóre 700 000 lat temu. I kiedy była epoka lodowcowa, widziałeś epokę lodowcową? Tak, no. To poza tym, że tam była wiewiórka, mamut i tak dalej, to działy się też inne rzeczy. Dlaczego jest lodowacenie? No bo ten lód się skąd wziął? Znaczy ja wiem, że to woda zamarzała. Przez to, że było zimno i po prostu śnieg, który spadał zimą, on po prostu opadał i latem się nie zdążył rozpuścić cały, tylko przymarzał. Lód im bardziej staje się twardy i ciężki, to staje się granatowy taki w środku. Nie? Byłem na Islandii, wiem. Tak, piękne to jest. Nie granatowy, taki niebieściutki, no, takie taki, ładne. No właśnie, i to jest, śliczne, tak, to jest właśnie taka gęstość tego lodu, nie? Aha, i to stąd on jest taki kolor ma. I latem te lodowce topniały, ale nie na tyle, żeby się rozpuścić całe, a zimą śnieg był całą zimę. Jak spadł w listopadzie, dopadywało cały czas i to się po prostu przez każdy cykl rozpuszczało, zamarzało, po prostu temperatury były bardzo zimne latem, nie? No i po prostu ten lodolud przerastał. No skąd on, jak on wlókł kamień? No jeżeli masz lodowiec, który w najgrubszych momentach mógł mieć 2-3 km wysokości, to sobie wyobraź. I on pod masą swoją sprawiał, że był tak ciężki, że lód, który jest przy glebie, stawał się płynny. Od masy, od ciśnienia po prostu. To było tak jak jądro ziemi. Coś takiego. I on przenosił, tam pływały po prostu kamienie w tym wszystkim. Głazy, ziemie, gleby i tak dalej. Po drugie, kiedy te lodowce się rozpuszczały, to powstawały ogromne rzeki. W ogóle nawet jest taki koryto, który pradolina rzeki, którą widać przez całą Europę, że przez środek Polski, Niemiec, Francji płynęła rzeka, która miała kilkadziesiąt kilometrów szerokości, nie? Jak te lodowce wszystkie rozpuszczały. Więc jak te rzeki ogromne płynęły, dlatego w ogóle w każdej religii jest ten motyw potopu. Bo ludzie wtedy żyli na planecie, jak były te lodowce. I wyobraź sobie, jak w pewnym momencie nagle te lodowce się zaczęły rozpuszczać. Te wszystkie kilometry lodu, ile było tej wody. I ci ludzie wszyscy, więc możliwe, że były jakieś cywilizacje w Europie, które po prostu zostały zmyte tymi lodowcami, bo to odpuszczenie z lodowacenia przychodziło bardzo nagle. Tak? I to ostatnie przyszło bardzo szybko, w ciągu kilku, nie wiadomo, czy jakiś mały meteoryt spadł, czy jakiś wulkan wybuchł, coś się zmieniło, że nagle się szybko rozpuściły i zmyły wszystko, co było, rośliny, zwierzęta i tak dalej. I po prostu te ogromne rzeki, które płynęły, już one miały ogromnie wartkie potoki to były, więc one mogły przenosić duże głazy. Co to jest dla wody taki mały kamyczek? No nic, nie? Ale tematyka, Boże, co to za zajebiste. No, więc i po prostu jest to ciekawe, nie? Że po prostu masz takie siły przyrody, które przynoszą takie głazy, które na przykład byliśmy teraz z Gulim właśnie w maju na moich urodzinach, z Luizą i z Piotkiem i była właśnie głaz narzutowy, skała, która ma 2 miliardy lat i leży na górze, może sobie obejrzeć, 2 miliardy lat. To stary, no to nawet ty nie jesteś tak stary. No jest w tych okolicach nie aż tak. No ale to, że ona ma tyle lat, to dla mnie nie jest aż tak fascynujące, tylko że ona powinna leżeć 5000 kilometrów, a leży tu. Jest narysowane tam na mapa, to jest takie... Bo lapidarium. To, że ona ma 1 000 000 000 lat, no to tam jakby leżała też miała 1 000 000 to... Wszyscy, Ziemia ma 1 000 000, no to jej części też mają 1 000 000. Ale przybyła tutaj po prostu razem z wodą, razem z lodem, ile 100 000 lat temu jeszcze tutaj leży. Dlatego w ogóle ludzie czcili te głazy, prawie wokół każdego głazu narzutowego jest legenda. Ludzie przychodzili, tam składali ofiary. A skąd oni wiedzieli, że to jest narzutowy? Nie wiedzieli, tylko po prostu był ogromny głaz, który gdzieś leżał. Grubo krystaliczny, szaro-różowy granitoid z licznymi minerałami ciemnymi. takimi jak biotyt, pirokseny oraz amfibole. Proszę Państwa, ten głaz narzutowy ma 12 metrów w obwodzie. I tak z dupy, ludzie go po prostu czcili, no to jest bałwochwalstwo, tak? My mamy potrzebę po prostu czczenia. To jakby Kościół katolicki przemienił to w troszeczkę, w ogóle tak, inne kościoły. A kiedyś, dawno temu, to były siły przyrody. Głazy, drzewa, niedźwiedzie, wilki, krówki. Światowid. Ludzie bardzo tak wierzyli w przyrodę, nie? Dopiero później to się stało takie bardziej boskie. Kościół to usystematyzował, żeby ale tam... w ogóle nie tylko nasz Kościół, każdy Kościół. Ogólnie, tak, że po prostu ogólnie. Bardziej to stało się takie... Ci bogowie stali się nami. Że na swoje podobieństwo i tak dalej, oni nas stworzyli, tak to my ich wymyśliliśmy na nasze podobieństwo, no tak, wcześniej ci bogowie to byli tacy siłami przyrody, wiesz, i tak dalej, nie? Więc... Czyli te głazy generalnie gdzieś tam, jak ludzie sobie mieszkali, to oni wiedzieli, zawsze wiedzieli, że on jest coś tu nie stąd, nie? No bo tak nagle sobie... Być. No i ja się tym zajarałem, zrobiliśmy ten głaz, potem stwierdziłem, kurde, jak się zacząłem o tym czytać, to gdzie jest największy w Polsce, potem gdzie jest taki, a teraz byliśmy zobaczyć w Estonii największy w Europie, Halkiwi na plaży, więc po prostu... Co, jeszcze na kiełbasę? Piotrek, jak chcesz coś, to się częstuj, nie? Bo to tak wygląda kusząco, ja już tu tak mam pokoryk, ale jem cały czas. Ale dobre. Kolejne pytanie, to biorę kaszankę. Dobre. Wiesz, no nie, no nie gadałem o głazach, nie... bo wiesz, bo... To ludzi nie... Ale mnie to ciekawiło, dlaczego ty za tym wiesz jeździć, Iwanie, to wytłumaczyłeś. Bo mnie to bardzo ciekawi, bo... I to ci się wzięło od to, że ty od dzieciaka gdzieś te skały, minerały, tak sobie jakoś coś potem to miałeś. Potem jak się przygotowałem do tego odcinka, żeby przytrolować o głazie, zacząłem o tym czytać i mnie to mega wciągnęło. I w ogóle ten okres lodowaceń i tak dalej, bardzo mnie to interesuje. A wiesz, że jakie działanie tych kamieni, tak są właśnie na tych festiwalach i tak dalej. Jak na Ayahuasce, to oni też tam sprzedawali na przykład, że ten jest po to, ja powinienem nosić taki przy sobie, bo mnie tam rozprądowuje albo zaprądowuje. Jeżeli to działa jak placebo dla ciebie, to uważam, że spoko, nie? Nie, ale ja nie wierzę w tę moc kamieniu, ale rozumiem w moc wiary. Przeświadczenia. Tak, że jak uwierzysz i ci pomoże. Bardzo prosty przykład, był taki odcinek, byliśmy na Harmonii Kosmosu, gościu sprzedaje czaroid, kamień, który kosztuje tam tysiące złotych w ogóle i on dodaje pewności siebie, a gościu zobaczył nas z kamerą, stoi przy setkach tych głazów i duka i nie potrafi nic powiedzieć. No to jest żywą antyreklamą głazów, które dodają pewności siebie, no stary, no i wiesz, i to dużo jest takich przykładów, ale jeżeli kupisz ten czaroid, wydasz na niego fuj i uwierzysz, że ty jesteś, to będziesz. No dlaczego nie? No nie ma nic złego, tu nikomu nie wyrządzamy krzywdy i tak dalej, nie? Więc mówię, że ja mam otwartą głowę, ja nie wierzę, ale wierzę w dar przekonywania, tak? Okay. Ja spytałem dlatego, że dużo wiesz o kamieniach i dlatego też czy uwierzysz, że one mogą... Nie, ja nie nadaję jakichś, wiesz, mistycznych cech rzeczom i tak dalej, osobom. Nie, jakby dla mnie, wiesz... Ludzie, różne siły przyrody tłumaczyli sobie boskością i tak dalej, ale siła przyrody, przyroda to też jest jakiś Bóg, nie? Jakby to pogoda, wiesz, to też jest coś, na co nie mamy wpływu ludzie sobie to nami trochę rządzi. Więc jak piorony waliły to, że Bóg był zły, wiesz, i tak dalej. Więc jakby ta przyroda też jest w jakiś sposób magiczna, nie? Więc to, wiesz, można w ten sposób interpretować. Mówiliśmy o twoim tym kanale, ale ten 2006 to nie jest oczywiście Palhajs TV. Nie. TV. Nie jest i go założyłeś w 2012 i... Na tamtym swoim pierwszym to był tak typowo muzyczny, tak? Do wrzucania teledysków i tak dalej. Tak, no bo to były takie czasy, kiedy była Follow the Rabbit, to robił Góral, telewizję. Burikson robił z Kajmanem, chyba to było Myszą. I to była taka, wiesz, jeździli na koncerty i robili telewizję, to było wtedy popularne. No i my zgapiliśmy to od nich, stworzyliśmy swoją. I to, że my też jeździliśmy, graliśmy koncerty, bardziej się bawiłem w rap niż teraz, no to po prostu jak i tak jedziemy, chcemy bawić się w film, bo po prostu chcieliśmy go robić. Chcieliśmy robić film, chcieliśmy nagrywać, montować, ja miałem zajawkę, nie? Czy nadal mam? No i po prostu to był pretekst. Nie musieliśmy niczego wymyślać do nagrywania, tylko nagrywaliśmy to, co się u nas działo. Lifestyle raperów. Pierwsze tam naście odcinków to jest hip-hop, bo po prostu go uprawiałem. Wtedy jeździłem po koncertach, potem jak przestałem, no to już trzeba było coś zacząć wymyślać i to było takie prawdziwe narodziny Palhajsu. Nie? Już nie ma tych koncertów, więc musisz inicjować rzeczy, które chcesz nagrywać. I zaczęły się te wszystkie szalone pomysły, nie? Więc początek był tylko taki, żeby po prostu ilustrować jakby to, co się dzieje na co dzień, nie? Więc To były takie trochę vlogi, ale w stylu telewizji, nie? No. Ale teraz jakbyś określił tematykę, bo ona jest według mnie bardzo zmienna. Ale to jest kakofonia taka no telewizyjna, nie? Wszystkim i niczym się zajmujemy. I wiadomo, że teraz pewnie gdyby to podsumować, to pewnie Freak Fight jest najbardziej dominujący. Tak? No tak mi się wydaje, że jakby w skali roku chyba najwięcej z takich odcinków, jakby chodzi o tematykę. Bo te przyrodnicze lub jakieś tam wywiady, coś to jest ich mniej, więc one są tak bardziej rozstrzelone, tak chyba mniej trochę może ich widać. Ale generalnie zajmujemy się wszystkim, a po nowym roku w ogóle jeszcze chcemy bardziej jakby poszerzyć, jakby jeszcze na więcej rzeczy się otworzyć. Co będzie nowego? Nawet nie chodzi o nowego. Ja lubię ludzi i po prostu chcemy robić różne festiwale, jeździć na różne rzeczy, do których nigdy do tej pory nie byliśmy. Poznawać kolejne punkty widzenia. Już zrobiliśmy odcinek, jak go będę montował niedługo, z targów rozwodowych ostatnio na przykład. Wiesz, to jest coś... Słyszałem, że są. Tak, i drugie będą w Warszawie już niedługo. Zapraszam serdecznie wszystkich. One nie są... Tylko dla ludzi, którzy chcą się rozwieść, też dla ludzi, którzy się nie chcą rozwieść, ludzi, którzy się rozwiedli, ludzi, którzy się rozwodzą. Tam jest bardzo dużo pomocy. To jest fajny pomysł. Ci, którzy się nie chcą rozwieść, powinni tam trafić? Bo tam są mediatorzy też, którzy pomagają ludziom się nie rozwieść. To nie jest tak, że to jest biznes rozwodowy, tylko to jest ogólnie, że to jest tak szerokie pojęcie, bo tam, ja w ogóle mówię w tym odcinku, bo pani, która to organizowała, mi tam dużo rzeczy powiedziała, co która para się rozwodzi, że to rośnie z roku na rok coraz więcej i pandemia tutaj najwięcej przeszkodziła, bo ludzie usiedli w sobą w domach. I okazało się, że się nienawidzą. Albo że się nie zajął, że się nie pasują. Tak, że jak pracowali, mijali to tego nie czuli. Mijali się i tyle. A tu nagle 2 dni siedzą ze sobą, mówi, kogo żebym ja tu wziął. A na przykład jak zaczęła się pandemia, był lockdown, to na przykład my z Luizą siedzieliśmy, to było jeszcze lepiej, nie? No, ja mam to samo z żoną, naprawdę, że najlepszy nas okres. Ten czas, jak siedzieliśmy na chacie, nie mogliśmy być, super było. Naprawdę... I my teraz czasami tak z radami mogłyby taki jebnąć już tak na miesiąc. No, a żeby tych ludzi mi szkoda, oczywiście tak, ale ja mówię, zajmując całą toczkę, tak posiedział sobie i wtedy, wiesz, tak włączasz serial i śpisz, znowu się budzisz i dalej. To nie ma serial oglądania na raty. Ile ma odcinków? 20, a naraz lecimy. Że Unia Europejska prosiła Netflixa, żeby ograniczył jakość filmów wideo, bo się nie wyrabiały przesyły internetu w krajach, w Europie? Tak. Piękne. Bo wszyscy Netflixa oglądali. Piękne, piękne. A wtedy w ogóle przemysł cały growy, cały internet eksplodował. Ale Netflixowi pandemia to wjechała po prostu. Oni tak się rozbudowali wtedy i te streamingi wszystkie po to... Tak. Ale dla mnie to był bardzo fajny okres. Nie wróciły do tego poziomu pandemii. Nie ma. Ja byłem raz z Luizą i stwierdziliśmy, że nigdy więcej. Zimno, niewygodnie, ktoś je, gryzie. Stary, ja mogę poczekać pół roku na ten film, on będzie w streamingu. No tak. Wiadomo, że efekty, muzyka, ja się zgadzam. Audiofile, melomani, rozumiem, ale ja nie potrzebuję tego. Ja lubię sobie poleżeć, zjeść sobie Pringlesa, wypić sobie piwko, pójść ze ściku, kiedy chcesz zrobić, obejrzeć sobie po prostu na swoich zasadach. Ja się tak do tego przyzwyczaiłem, że pauzujesz, przewijasz, cofasz, zmieniasz. My oglądamy czasem odcinek serialu na 3 wieczory, bo zasypiamy, bo nam się nie chce. Albo zaczniesz gadać coś o czymś tam i po drugie wyjście do kina stało się cholernie drogie, nie? To są już tak duże pieniądze, że no i ja rozumiem, dlaczego jest tak drogo, nie? No bo muszą na to zarobić, więc ja to rozumiem, ale przede wszystkim, co jest dla mnie najważniejsze, nie wróciły te naczosy sprzed pandemii i ten sos. I sos i naczosy są po taniości. Ale teraz generalnie wszędzie. I z obsługą rozmawiałem, mówią, że no niestety wszędzie zmieniliśmy dostawcę, bo po prostu po taniości. Jakoś dużo kulinariów się popsuło przez pandemię i przez podatki, i przez inflację. No, że chcąc konkurować ceną, obniżają jakość produktów. Niestety. Co finalnie to jest krótkowzroczne bardzo, nie? No bo... No tak, no bo ktoś nie pójdzie, tak? Klienci żołądkami, nie? Dokładnie. I po prostu no, pójdziesz raz i wiesz, co tu się stało, nie? I więcej nie wrócisz, więc właśnie ty politycznie jesteś określony i ty czasami zamierasz zdanie, nie? Dokąd to zmierza wszystko? W otchłań. Wszyscy się wyjebiemy, tylko to... Jesteśmy na Titanicu, tylko że my nie mamy żadnego... Znaczy mamy wpływ, to też głosując, ale już jest za późno. Więc płynie ten Titanic, orkiestra gra, pije wino i jest wszystko tak. A za chwilę się rozpierdolimy o wielką górę lodową, dlatego warto inwestować w nieruchomości i ziemię. Określony. Ja generalnie nie lubię polityków, ogólnie wszystkich, ale wiadomo, że są gorsi, są lepsi, nie? Ja bym chciał, żebyśmy ogólnie jako naród patrzyli do przodu, a nie do tyłu. Ja uważam, że martyrologii jest za dużo, nie? Ja wiem, że... wszystkie przegrane powstania. A ja rozumiem, że to wszystko jest ważne i powinniśmy... Rozumiesz z lewą? Zakłócając audycję? Tak, przepraszam. Nie, absolutnie. Ile czasu, poczekaj? 52 minuty. Kurwa, jeszcze tyle czasu. prostu. Dobra. No nie. I teraz nie. Tak, ja rozumiem powstania, pomniki, celebracji, tam getta, coś tam, to wszystko jest ważne. I oczywiście powinniśmy to robić, ale ja bym chciał, żebyśmy wszyscy parli do przodu, inwestowali w rozwijanie elektronicznych płatności wszystkich, żeby wszystko było cyfryzowane i żebyśmy rozwijali i w ogóle miliardy na oświatę, żeby dzieciaki były jak najmądrzejsze, żeby nasi ludzie mogli pracować na całym świecie, żeby byli wykształceni, albo pracowali w Polsce, wiesz, żebyśmy tą stronę szli. A u nas tej martyrologii jest za dużo i uważam, że to w ogóle jest takie, tracimy czas, że po prostu już straciliśmy bardzo dużo przez komunę. Są małpki większe, mniejsze, nie muszę kupować pół litra. Biorę sobie rano małpeczkę i idę do pracy. I teraz znowu tracimy czas na pierdoły według mnie i powinniśmy iść do przodu, rozwijać się, cyfryzować kraj, wiesz, jakby otwierać się po prostu. Naprawdę te ostatnie lata według mnie były pod tym względem zmarnowane już, inwestycji i tak dalej, nie? No Czarnek w edukacji, no to jest tylko wsteczność, to jest średniowiecze, no nie oszukujmy się. Ja uważam, że szkoła potrzebuje spokoju i solidnego programu, a nie reform co parę lat i że generalnie powinna być świecka, jak najbardziej, oczywiście. Bo chodzą do szkół ludzie wszystkich wyznań, nie? I wiesz, i jakby statystyki, ja mam znajomych, którzy mają dzieciaki w wieku szkolnym, to praktycznie nikt na religię nie chodzi. I czyja to jest zasługa? No tego, że ta religia była za mocno wciskana. Dokładnie tak. Jak ja chodziłem kiedyś, to my wychodziliśmy, nie było pomysłu, żeby nie chodzić. No ja chętnie. To było, wiesz co, ja jestem jeszcze starszy i u mnie to jeszcze był ten protest przeciwko komunie w podstawówce. No, wiesz, to był taki kurde, jak ksiądz był ten buntownik w walce. Tak. Wiesz o co, jak to było, że Kościół tam buntował. I my chodziliśmy i nikt z nas nie miał nic przeciwko. Tak. A teraz po prostu dzieciaki ostentacyjnie nie chodzą i tak dalej. Po drugie, co tutaj Czarnkowi trzeba przyznać rację, że jednak ten Netflix te dzieciaki uczy trochę innego światopoglądu. Oni oglądają zupełnie inny świat i oni próbowali gdzieś z tym walczyć, ale no nie udało im się, nie? Tak jak was próbowano rusyfikować, tak samo teraz dzieci próbuje się encyklikami Jana Pawła II indoktrynować. Jeszcze jak? A zawsze to, co jest wciskane przez tych z góry i właśnie dlatego według mnie PiS przegrał wybory, dlatego, że oni strasznie uwłaczyli edukacji i żaden nauczyciel nie powiedział swoim uczniom, żeby na nie głosowali. I każdy uczeń w szkole widział, co się dzieje, w którą stronę to idzie i wszystkie dzieciaki zagłosowały i stąd jest ten wynik. Według mnie to jest to, że oni po prostu gdyby nie ruszyli szkoły, to emerytami wygrywaliby zawsze. Już zapowiadają, że zakładają, zabiorą 13, 14. To jest głupi. On pół Polski by sprzedał, by dostał wzrosł. Bo oni zawsze chodzili. Tak. A oni po prostu tak uwłoczyli po prostu nauczycielom i tu jest ich błąd, nie? Że po prostu te dzieciaki widząc, co się dzieje w szkole, ci kuratorzy i tak dalej, nie? Że to według był błąd. Jeżeli oni chcieli rządzić, to mogli sobie robić wszystko tak naprawdę. Tylko po prostu ta młodzież, no i kobiety, nie? Bo jakby w statystykach to było, że i kobiety poszły do wyborów i jedne i drugie rzeczy to były ich ideologiczne indoktrynacje. Gdyby tego nie zrobili, gdyby nie było tej aborcji, gdyby nie było tej indoktrynacji w szkołach, oni by dalej rządzili. Stary. I oni po prostu popełnili błąd, po co było to ruszać. I to wiesz, i to nie było im jakby potrzebne tak gospodarczo i tak dalej. To było takie, to jest, wiesz, dalej by se kradli. Tak. Oni sobie wymyślili, że oni będą teraz młodych indoktrynować, żeby głosowali na nich za, nie wiem, za 10 lat? No to chyba był taki pomysł. No nie wiem, nie jestem pewien. To zagłosowali przeciwko teraz. I gdyby nie zrobili tego, no na przykład teraz Hołownia ma pomysł, żeby obniżyć do 16 roku życia. Nie trzeba obniżyć wiek wyborczy w Polsce do 16 roku życia. Dlaczego? Dlatego, że to będzie sprawiedliwe. Społeczeństwo się starzeje. Co to oznacza? To oznacza, że za każdymi kolejnymi wyborami odsetek starszych wyborców jest większy, a nie mniejszy. Bo wybory prezydenckie za 1,5 roku, nie? No według mnie Trzaskowski ma teraz takiego kontkandydata. No druga tura, po tej stronie polityków, to byłoby coś ciekawego. Więc mówię, ja się od polityki staram trzymać jak najdalej. Nie lubię wszystkich polityków, wiadomo, że innych mniej, drugich bardziej. Tylko mówię, no ja bym chciał, żebyśmy szli do przodu, ale z duchem czasu i gonili inne kraje, bo naprawdę jak będziemy się kopać po kostkach między sobą i się zastanawiać, czy chłop z chłopem może spać, albo czy można jeść mięso, a czy nie można i będziemy się kłócić o takie rzeczy, a nie będziemy się rozwijać, to Europa nam tak odjedzie i mentalnie, i gospodarczo. Cały świat, wiesz, no teraz właśnie. Europa już zaczyna być... Zobacz, gdzie są Czesi i Słowacy, nie? W sensie... na południu. Tak, a wyszliśmy w tym samym momencie z komuny. Możemy zobaczyć, gdzie jest Ukraina. Nie? I nie chodzi już teraz o wojnę, tylko po prostu jednak ten blok wschodni, który był bliżej Rosji, jak się rozwijał, nie? My naprawdę dostaliśmy farta, że Rosja gdzieś była słaba w latach 90. i nam się udało do tego NATO wejść. Tak. No stary, no wyobrażasz sobie, byśmy w tym NATO nie byli? Skończeni teraz. Dlatego naprawdę uważam, że jakby politycy wszyscy kradną. Wszyscy kłamią, bo to jest taki zawód. Ja bym bardziej zaufał prostytutce niż politykowi, nie? Że ona ma pewnie bardziej jest prawdomówna. Wyższe morale. I mniej udaje niż politycy. Ale naprawdę uważam, że powinniśmy iść do przodu. Nie? Wiem, że dużo ludzi będzie za to nas hejtowało i tak dalej. O, bo ty tak. Nie, chcesz, wydaje mi się, bo że chcesz takiego oświecenia, przyjdą tutaj. Mi nie chodzi o ideologiczne, że wiesz, że tu mają wszyscy ze sobą brać śluby i tak dalej, adoptować dzieci. Nie, nie o to mi chodzi, tylko po prostu... Ale też dlaczego nie? Ale nie przeszkadza mi to w ogóle, ale rozwijajmy się. Po prostu inwestujmy w nowe rzeczy, nie? Żebyśmy mogli wszystko, wiesz, ale rozwiązywać taki cyfrowo. Liberalizm, takie pozwolenie, taka wolność właśnie odblokowuje tą głowę. Niech oni to robią. Tak. Jeśli chodzi o adopcję dzieci, też bym tak daleko nie szedł, bo też za mało znam temat, nie chcę wypowiadać. Ale jeśli chodzi o związki parterskie czy śluby, to chodzi o to, wiesz, to jest głupie takie podejście, bo tak, no ja jestem przeciw, no to nie bierz. No tak. Ale co ci przeszkadza, że tych dwóch gości weźmy, o to mi chodzi, a my się kłócimy, tak mówisz, o to gadamy o tym, czy to ciebie dotyczy? Chodzi. Nie, bo ja lubię tą kobietę, ale mam Grażynę. To czego ty o tym gadasz, chłopie? Ale to jest wszystkim na rękę, żebyśmy się o to kłócili, nie zajmowali się niczym innym. No i też kończąc ten temat, chciałbym bardzo, żeby było... Można chrzanik z lodówki prosić, Łukasz. Żeby była szanowana, w tym kraju osoba, która ciężko pracuje, płaci podatki i uczciwie zarabia. A nie odwrotnie, że ten, który nie robi tego, sama nie? I uważam, że to jest też taki absurd, nie? Że po prostu im jesteś mądrzejszy i lepiej pracujesz wydajniej, to masz ciężej po prostu pod górkę. Nie powinno tak być, powinno być po prostu sprawiedliwie, że każdy... Tak mów, ale mów! Boże. Sam chciałeś tu kiełbasę. Żeby po prostu doceniać ciężką pracę, wykształcenie i tak dalej. No przez 8 lat było co innego premiowane, tak, no czyli, bo to byli ich wyborcy, tak? Więc jak dał 500 plus, 800 plus, to mieli... I dlatego teraz mam nadzieję, że będzie inaczej, ale z poszanowaniem właśnie tych wyborców, tamtych też, bo uważam, że... Ładnie chrzanikiem, nie? Tak. Od razu brzmi, jakby Arek tu siedział. Cokolwiek się wydarzy. Od razu tak się... Ja nie przestaję marzyć. Ale chodzi o to, że chciałbym właśnie teraz, żeby ten nowy rząd otwarty był także na wyborców, którzy na nich nie głosowali. Tak. Żebyśmy zakopali topór wojenny, wojnę polsko-polską. Znacznie się znowu odwet i odwrotnie. Tak. Czyli co? Żeby się ludzie na Wigilii nie kłócili ze sobą w rodzinach. Aby tak kiedyś nie było. Co cukru? Dla męża w domu nie masz! Krajpę z domu robisz! Pytło. No i chuj, no i cześć. A teraz się ludzie kłócą, rodziny się nie odzywają. Bardzo bym chciał, żebyśmy zakończyli z wojną polsko-polską. Ja uważam, że to jest praktycznie niemożliwe. I naprawdę, nie ufam politykom żadnym, nie lubię wszystkich, z żadnym bym się wódki nie napił, ale naprawdę mam nadzieję, że uda się to jakoś chociaż trochę wyhamować, bo zakopać tego rowu, tego podziału się nie da, ale chociaż nie eskalować tego dalej, aczkolwiek mi się wydaje, że oni nie potrafią się nie kłócić. Wiesz tak co, no PiS wydaje. Troszeczkę nas skłócił już. Ale Platforma też dołożyła, to nie jest tak. Oczywiście, ale te najgłębsze rowy mamy przez te ostatnie 8 lat. To dobrze wiesz, bo im na tym zależało. Oni polaryzując, wiesz, no Kaczyński miał taki sposób. Mówimy o jakichś imigrantach, to on mówi, że oni są, mają te robactwo i w ogóle. No on tak strasznie musiał polegać. Niemcy wrogowie, Rosja wróg. A Tusk nie straszył PiS-em? No tak samo, wiesz, no to jest, działa w dwie strony. Chociaż straszył PiS-em, a ci straszą Niemcami, imigrantami i tak dalej. Ale im jest na rękę to, żeby się kłócić, nie? No, trzeba o tym pamiętać, że jednym i drugim polaryzacja jest najlepszym sposobem na rządzenie. Tak samo polaryzacja we free fightach też się najlepiej sprawdza. No stary, no po prostu seks i mordobicie. Oczywiście, to jest to, co nas kręci. No, przed każdą konferencją jest zawodnicy instruowani, żeby jak najwięcej dymić, żeby te dymy podbić i tak dalej. Sztuczne, udawane. Co? Sztuczne, udawane. One bywają, ale organizatorom zależy, żeby bardziej eskalowały. A te dymy każą robić ci, którzy zlecają te ataki hakerskie, tak? I ci, co te rakiety... I kable przegryzają. I rakiety padły. I w ogóle, wiecie co, zaprosił mnie tutaj na wywiad i napisał mi, że czy mogę być tą stroną, bo on jedzie do Klauta na gotowanie. Tyle ma kiełbasy, a jeszcze jechać gotować do Klaut. Nie, no, rozumiem, czyli Fame wymyślił influenceriadę, a Klaut wymyślił gotowaną niadę. Coś takiego, tak? Chyba likujemy coś, co jeszcze ludzie nie wiedzą, ale jebać to. Słuchaj, no... Wywiad u szalonego reportera bez lików, po których lecą bany, no to za wywiad, musi być, musi być. Tak. O muzyce troszeczkę. Super. Zacznijmy może od najlepszego mojego ulubionego artysta, Arek Tańcula. Co to jest? Wiesz, lubisz? Szanujesz? Ja bardzo lubię Arka, Ale muzykę? Uwielbiam. Pasjami normalnie od rana do wieczora. Luisa już mówi wyłącz to, a ty jeszcze raz, chociaż jeszcze raz. Torsjami. Chociaż jeszcze raz, ten w dziurawych butach, Ale ja szanuję bardzo Arka za to, że on wie, że to jest kiepskie, ale mówi, że lubi to robić, będzie to robił. I to jest szacunek. Tak. Nie poddawać się. Jak Syzyf. Dobre. Nie, bo tak zabrzmi, nie lubił Arka. Bardzo lubię gościa. Ten kawałek jest naprawdę mimiczny, jest śmieszny. kawałek ten cokolwiek się wydarzy? Mhm. Jest naprawdę fajny. Dobra, ale ty słyszałeś inne? No tam przeleciałem, bez przesady, nie, sam masz... To jest właśnie jak każdego spytasz, to ten zna, innych nie. No to ten jakoś się tak tego wybił. One Hit Wonder, jak Last Christmas. Znasz zespołu Wham? Jeszcze jakiś utwór? Wake Me Up Before You Go Go. No to, bo ty jesteś stary. Jest, kurwa! Bo ty jesteś stary, nie? No jestem. Hathaway, What Is Love, drugi kawałek. Baby Don't Hurt Me. To jest ten sam kawałek. Wiem, że to jest ten sam, ale próbowałem. Debil, nie? Szalony zjeb. No tak, no jest mimiczny. A o twojej muzyce może? Bardzo proszę, zadawaj. Czoko jest spoko. No ale to nie było pytania. No, porozmawiamy o tym kawałku. No co mam ci powiedzieć? No, jest coś tak seksionalnym. Tak, wtedy był taki pomysł, nie było takiej... Chodzi o seks analny, wtedy tak, był taki pomysł, ale nie miałeś. Było takiej muzyki, w ogóle... Co za chwilę o tym powiem, ale... To był taki pomysł, żeby po prostu szokować, robić różne rzeczy później. Ty też trzeba napić, rozumiem? Tak. Tak? No to się napij. A ty z tobą? Ja dziękuję na razie. Ja mogę się z tobą napić, jak masz pić sam. Mów. Ale to napijmy się potem, no. Nie bardachy. Jezu, chciałem jednego podczas programu. Dobra, do kiełbaski. Proszę. Ja dziękuję, to się napiję. No to janczarz. Ja muszę gadać nie głupoty. Potem jak skończymy, to się napijemy. Dobrze. Po jednym będziesz gadał głupoty? A, nie, bo ja naję do spodu. No, gadaliśmy o tym. Jak się bawimy, to się bawimy. Albo się bawimy, albo się nie bawimy. No. I tak. Jak to prowadzi, jak rozumiem? Nie, Luiza. Wtedy była taka zabawa, żeby robić po prostu hardkorowe kawałki, jak najbardziej szokować, obrażać i tak dalej. I po prostu powstawały takie piosenki. I kiedyś nawet Parada Równości w którymś roku odezwała się do mnie, czy zgadzam się na to, żeby użyli tego jako oficjalnego hymnu, bo bardzo ta piosenka popularna wśród gejów. I ja się wtedy nie zgodziłem. A żałuję, bo teraz bym się zgodził, nie? Że wtedy mówię, kurde, co ludzie powiedzą, nie? Że łatka, to tak inne takie... nie? No to było bardzo dawno temu, więcej niż 10 lat temu, nie? Więc to było takie wow. Teraz zupełnie... A teraz totalnie nie, ale wiem, że bardzo dużo gejów lubi tą piosenkę i często ona otwiera pewne wieczorki zapoznawcze. Ale nie taki cel przyświecał, nie takie były intencje, jak zaczynałem to tworzyć. Ja tylko słyszałem kilku kawałków, ten zwrócił mu uwagę zarówno tytułem, jak i tym i chciałem porozmawiać, bo to jest taki troszeczkę... Właśnie. W środku jest woda, jakby co. Halo YouTube. A to nie wolno na YouTubie? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie ma problemu. Przecież chyba są imprezy, piją wódkę. No dobra, jak dla YouTube'a to jest woda. Sorry Twitch Administration. To jest, no, zmieniło się trochę. To dobra, wiesz co? To jest takie hip-hopowe disco polo. Tak, ale wiesz, ja gdzieś też przecierałem szlaki z taką muzyką, wiesz, gdzieś dużo... My pijemy, ten się upił, człowieku. To jest właśnie to. To jest takim mentalnym moim bratem. Ja walę kielicha, on się wywraca. To są tak zwane wstrząsy wtórne. Słuchaj, tak, ja przecierałem drogę do takich artystów jak Cipis, potem pojawił się Popek i tak dalej, teraz w ogóle już bardzo dużo można, a kiedy ja tworzyłem taką muzykę i jeszcze mieszkałem w Łodzi, takiej bardzo wczutej wtedy, to naprawdę miałem duży hejt i nie lubili mnie chłopaki za to, że robiłem taką muzykę, to było jak on może, jak on śmie w ogóle bezcześcić rap. A wiesz, a się teraz okazuje, że ja byłem bardziej hip-hopowy niż ci artyści, którzy są teraz. W ogóle to się zatarło już, te wszystkie elementy, kultura, hip-hop, to się gdzieś rozmyło, nie? Zrobił się tego pop. Ale wchodziło to, żeby szokować. To ja jakby nie przyświecała mi żadna inna intencja. Nie mało szokować, być obrazoburcze i różne tematy hardkorowe poruszaliśmy i to był jedyny sens. Przełamywać jakieś takie te stereotypy. Tak, ale w ogóle beka, żeby była, nie? Po prostu, no ja się wychowałem na takiej głupiej muzyce, nie? Słuchaliśmy różnych piosenek, takich pierwsze, że jakieś wiralowe piosenki w internecie też było o kupie, o dupie, o sraniu. Wiesz, no lubiłem takie rzeczy robić. Ostatnio gadałem z Tedem i podobnie mówił, to też on też jest z tego znany jakby, że pierwszy raz robił pewne rzeczy, za co był zawsze jebany i teraz wszyscy to robią. Od występów w TVN-ie, od właśnie pewnych piosenek, od tego, że nagrał z Kukulską, jak można to hip-hop obniżać, a teraz każdy to robi i jest normalne. Taka muzyka kiedyś była bardziej charakteryzowana, teraz już jest mniej i jakby teraz już jest łatwiej robić takie rzeczy, ale wbrew pozorom nie ma dużo artystów, którzy robi aż tak hardkorowe rzeczy. No Cipis, trochę też Popek, ale tak to jeszcze no Kuki jest taki raper, on ma taką płytę chyba Lato w Auschwitz, jakoś tak. Kurwa. No. Już tytuł jest mocny. Więc są takie śmieszne rzeczy, ale tu mówię, ja nigdy nie czułem się jakoś bardzo muzykiem, raperem, po prostu bawiłem się formą. No ale z tego wyrosłeś i z tego jesteś dalej kojarzony. Ale wiesz, i kiedyś, wczoraj byłeś na bitwie na południe. Kiedyś, o południe. I to było po południu. Nie chcę przyjść dalej, więc nie będę im jechał, ale za to Kaniowski ma k***a pecha. W końcu mogę mu naubliżać. Już swojemu k***a wyjechał go Izak. Kiedyś po prostu zacząłem robić, kupiłem kamerę, zacząłem robić wideo do tej muzyki i wideo mnie tak pochłonęło, że porzuciłem muzykę. Nie do zera, ale prawie do zera. Bo wideo jest ciekawsze. Ale jednak zacząłeś od muzyki. Stamtąd się wodzisz i pierwszą popularność zdobyłeś na muzyce. Tak. I w sumie dzięki muzyce zagrałeś, nagrywasz to wideo i przeszedłeś płynnie w tą telewizję. Więc dokładnie jesteś... Wtedy ja to powiedziałem. Dziękuję, że powtórzyłeś po mnie to, co powiedziałem. Jesteś mocno z tym hip-hopem kojarzony. Oczywiście, ja nie mówię, że nie, tylko po prostu, że jakby wideo zabrało mi muzykę, nie? Bo jednak jest dużo więcej płaszczyzn artystycznych. Ja jestem artystą i lubię sztukę. Fajnie. Gonciarz też tak mówi. No, on lubi sztukę, proponować lasce w niedzielę rano. Wysoko. Chodź, obejrzymy sztukę z bliska. Pomaluj mój świat. Tak, na biało. Tak, i on na tych lotniskach. On powinien być w ogóle, ci co przyjeżdżają limuzynami i tak wiesz, czekają. A jakby w całej Pandorze Gonciarz zrobił na mnie największe wrażenie, bo ja go miałem za miękkiego człowieka. Tak. A on się okazał po prostu czadem, takim wiesz, który dominatorem daje w ogóle. Prawdziwy, jak gra baroka się bawi, nie? Sex, drugs, rock and roll. I na początku gdzieś moje drogi... To był sex, drugs, seks. Na początku mojej drogi z Palhajsem gdzieś jednak Gonciarz był dla mnie ogromną inspiracją. On podróżował, robił te świetne vlogi. Ja naprawdę byłem wielkim fanem. Jego film Podróż, ta z Antarktydy czy z Grenlandii, dla mnie też w ogóle top vlogi, vlogi z Japonii, jak chodził po różnych, pokazywał różne rzeczy, jeździł, miał taki też jak był ze skoczkami na... Ja lubię skoki narciarskie, więc tam z Eurosportem jakąś współpracę. No naprawdę te filmy jego były zajebiste i naprawdę ja go miałem za takiego miękkiego faceta, który tam Kuklaut, Kasiu wróć. Kaklaut to się mówi, jak to się mówi. Ale tak był nazywany i Kasiu wróć i to. Ale że po Kasiu. A tu on wiesz. A to jest po prostu. Dawaj, chodź tu. Sigma, no. I dla mnie największy szok w tej Pandorze. Największy, nie? Że jak no on? Są mu świętszy od papieża, nie? Czyli generalnie on by po tej aferze uczucie zyskał nie stracił. No nie, bez przesady, ale... No... Ale słuchaj, teraz wychodzą nowe rzeczy, że tam ta dziewczyna naprawdę, teraz jeszcze jakiś nowszy ten... Myślę, to już ciężka jest manipulacja, że on ma naprawdę 100% rację, że ona tak zmanipulowała to wszystko, serio. Ale ona już nagrała film odpowiedź na to, że jednak on zmanipulował. Ale znowu on, że ona. Ale to już jest za długo, nie? Ale nie o to chodzi. Ty przy 7 odcinku odpuszczasz. Chodzi mi tylko o wizerunek, że miałem zupełnie inny obraz Krzyśka w swojej głowie. On jest Sigmą. Pisze do dupeczek, po prostu wiesz. Tak, ja bym w życiu tak nie napisał, bo bym się wstydził. On. Proszę, przyjeżdżaj tutaj, panie, przylatuj tutaj. Ja, na przykład moja babcia też miała segment, w którym były kryształy, nie? Tak. I też chodź wnusiu, ale to przyjedź do niej, popatrzysz na kryształy. Do twojej babci też piszą Gonciarz? Dlatego to teraz powiedziałeś? Nie, dlaczego tak spiąłeś ten temat, że Gonciarz pisał do wszystkich i moja babcia też? Jeżeli nie zrozumiałeś, o co chodzi o kryształami, no to jesteś... Wiem, ale powiedziałeś tak, że no dobrze, okej. Czyli nie pisał. Nie byłeś na targówku. Czyli nie pisał. Nie. Ja nigdy Krzyśka nie poznałem. Nie wiem, czy będzie nam dane kiedyś się poznać, ale naprawdę był dla mnie... Ale on też taki trochę jest leśny, takie twoje klimaty. Ty w ogóle trochę jesteś wardęgowy, nie? Bo wy macie w tych lasach, ale ciebie las lubisz. Ale lubisz to. Zupełnie... A nie będziemy tego umiesz, bo się skrzywiłeś się. Nie chodzi, że też się nie umiesz bić od razu. Że jak jesteś w lesie, się nie umiesz bić, to nie jest znak równości. Ale w ogóle do tego za chwilę dojdziemy. Nie też się skrzywiłem, tylko po prostu jak będą robimy zupełnie inny content, ale jeżeli wymyślisz sobie o lesie i bliskości, no to tak. Ta przyroda, las, ten światowid gdzieś tam, tak mówisz o siłach przyrody, to gdzieś tam takie te ludystyczne bierzenia. Sylwek to bardziej uzewnętrznia ubiorem, ja nie mam takiej potrzeby, ale jakby rozumiem... To taki neopoganizm, nie mówię tego pejoratywnie. Taki, tak. To gdzieś te lasy, świtezianki i tak dalej macie to i tak samo trochę Gonciarz też. Trochę po japońsku, ale... A propos walk, bo powiedziałeś, wczoraj się przekonałem, że nigdy w życiu nie wezmę udziału we Freak Fight'cie, stary. Bo? Bo wziąłem udział w Bitwie o Południe. Ja się w życiu tak nie stresowałem. Myślałem, że się zżygam. Byłem jak Eminem po prostu, tylko w oku wszyscy byli biali, nie? Stary, byłem tam, w tym korytarzu, wszystko jest nagrane. To dlaczego byłeś jak Eminem? No bo on na scenie w 8 mili żygał, wymiotował, stresował się. Stary, ja po prostu to, co czułem... Widziałem filmik Kaniowskiego. W życiu się tak nie bałem. Stary, ja myślałem, że się zwymiotuję, wszedłem na scenę. Serio, Luisa, on tak się wczoraj... Dramat! Jak skończyłem, ostatnio robiliśmy wywiad z Wrzoskiem po walce. No, będę żygał. Ty, wygrał i będziesz żygał. Mięczu! Nie, Gonciarz. Ja już teraz rozumiem, Marcinie, o co chodziło. I ja jeszcze ze pół godziny po walce miałem... Takie wiesz, konwulsje, stres ze mnie schodził i chciałem się żygać. Nigdy w życiu się tak nie stresowałem jak na tej bitwie. I jeżeli ja miałem wejść do oktagonu. Oj, jest. Jeszcze pewnie bym się odwracał, że mnie bili z tyłu w głowę. Nie, nie, w ogóle wiesz, a to jest dobry sposób. Ale nie, sami nie masz obitej twarzy. Ty stajesz na tył głowy. Jeszcze jest szansa, że się sfauluje, nie? Tak, tak. I przegrasz, znaczy on wygra jak Wardęga. Bo tu nie wolno bić. Tak, on mnie wtedy tak uderzył i przegrywa dyskwalifikacja. Ale serio, stres tam jest mega potężny. To będzie wszystko, my zrobiliśmy takiego one-shota, że staliśmy za sceną, Piotrek włączył zapis i wyszedłem na scenę, zarapowałem, zszedłem i to jest taki, wiesz, półgodzinny klocek, nie? Całości, od początku do końca. Pewnie też to go potnę, no bo to będzie za nudne. Ale to możesz zobaczyć temat. No nie wiem, ty nieraz występowałeś na scenie. Ale nigdy... Ty ostatnio przed TED-em grałeś, gdzie byłem zaproszony, nie dojechałem, za co mnie skurwiałeś. Tak, to prawda, ale freestyle to jednak jest coś, że ty nie wiesz, co ty zaśpiewasz. Okay, jak gdzieś przygotowywałem się na to, że będę cisnął Kaniowskiemu i freestylowałem 2 tygodnie w domu i po prostu wszystkie rymy do Kanioski mam po prostu na małym paluszku, ale no tam wszedłem i jakby ten początek ty, to było... ale powiedzmy to, bo ja cię mam za internetnego gościa i teraz ja uważam, że to jest jakieś drugie dno. On wyszedł i powiedział tak. Ty kurwo! Kuby Turbo! Yo! Teraz, bo to wszystko będzie w odcinku. To jest Szymborska. To było w odcinku. Chodzi o to, że ja rozmawiałem z freestylowcami, które dawali mi różne rady. Trzeba ich disować. Ja mówię, że ja mam taki pomysł, żeby Kaniowskiego, nie? A on mówi, ty, no ale słuchaj, ale jeżeli ty Kaniowskiego pociśniesz i nie zarapujesz na temat, bo za mną był temat Ciebie Świata na obrazku, to nie awansujesz dalej i przegrasz, masz mało. Więc musisz chociaż troszeczkę zaatakować tych, co są na scenie, bo ty będziesz ostatni. Więc ja mówię, no to sobie tak, ty kur, gumy turbo. Oni zajebiste, memiczne, śmieszne, zrób to, a potem Kaniowskiego. Ej, to było dobre. Rozprawiłem się z nimi w jednym wersie, 3 zmiotłem z planszy. Od razu. I na Kaniowskiego. No i tam, że to, że... Bardzo trafne. Koro dzisiaj gadałem z nim i mówi, ty, a czy ktoś go widział? Taki ładny, panny się ślinią, a czego ktoś kurwa widział dziewczyną? Yo! No nie widział go nikt. Kogo? Kaniowskiego. Obstrał się. Dziewczyną. Ja nie wiem, to był taki, wiesz, freestyle, czego ktoś widział, nie wiem. Ale, znaczy ja jakby wiem, że była kiedyś i wiem, która, ale nie będę mówił. Dobrze. I słuchaj. To mogła być... Ale zobacz. Wyjątek potwierdza regułę. Ja wygrałem z Kaniowskim wczoraj, tak jak Koro z Ferrari. Tak. Kaniowski nic nie powiedział. Nic. Powiedział, o, następna walka. A ja, i co? I walkover. Ale byłeś jako chyba jedyny, który, ty musiałeś mieć to dograne, bo to się zdarzyło tak, że kończył się beat i ty jeszcze a cappella. Nie. To było tak, że... Ja Kanu jakby... to kasztan... Nie. Jak to było? DJ, to jest Kanu Król Kasztanów. To jest Kanu Król Kasztanów! To jest Kanu Król Kasztanów! Razem! To jest Kanu Król Kasztanów! To jest Kanu Król Kasztanów! Yo! Piękne wejście! Zróbcie dla niego hałas! Dziękuję bardzo. Nie, to jak ja robiłem, tam był DJ profesjonalny, który gra na bitwach, ja byłem ostatni, skończył mi się czas, więc wyłączają beat i ja po prostu... Ale to zgrałeś tak jakby to miało... Ale nie, on, wiesz, DJ ma doświadczenie i on to sobie specjalnie pewnie mi wyłączył, żeby... I teraz razem, i ludzie to odpowiedzieli. Okay. Więc publika... No bo to wyglądało naprawdę jak... Ja nie mówię, że było ustawione, ale to fajnie wyszło. Ustawione było to pierwsze, KKK i ty tam, tu gumy turbo, i to, że nie będę wam jechał, Kaniowski ma pecha. Potem to był już freestyle, bo te wszystkie rzeczy freestylowałem, ale w ogóle nie wstawałem nic o Filipku i czemu weszły tam wersy o Filipku, to nie wiem. Podoba się ci Filipek! I tam było na przykład, weź Kaniowski, zaleć jakąś cipkę, a nie ciągle biegasz za Filipkiem. Tak. Czemu Kaniowski jest sam? Bo Filipek ma słabość do dam. Tak, bardzo ładne. Czyli że on by chciał, to jest 100% freestyle, ani razu tego nie nawinąłem, to jest jakby tam tego. No i to Kanu Król Kasztanów, to też się przygotowałem, jednak no nie jestem freestyle'owcem. To nie jest takie proste, nie? To jest coś innego jednak niż szabu. Generalnie często stawiają znak równości, zauważyłeś? No nie, znaczy, nie. Ten to się nie zna, tak. Ale jest to naprawdę ciężki kawałek chleba. No i była Madi wczoraj, ja siedziałem obok niego, mam z nim wywiad zrobiony. Ja Madi miał kartkę, uczył się tego, co miał napisane, nie? Bo co się stało? Nie wiem, nie mam pojęcia. My w odcinku mówimy, że po prostu jak się Amadi dowiedział, że ja odpadłem, to powiedział, że ty nie masz po co zostawać i pojechał do domu. Ale no nie wiem, co się stało. Nie wiem, bo on był, a potem jak już przyszliśmy, to go nie było i Kaniowski był, wiesz, gdzie jest Ferrari? Amadi ma wyłączony telefon, był na backstage'u i czekamy na jego walkę z Koro. Amadi, dawaj na scenę. I mi jest strasznie wstyd. Zorganizowałem tę walkę. Amadi był tutaj 15 minut temu. Ochrona nie widziała, jak wyjeżdża. Nikt nie wie, co się z nim stało, a Madiego nie ma. Nie wiem, co mam wam powiedzieć, bo robiliśmy to ponad miesiąc. Szkoda mi go było. Oczywiście, no bo wiesz, powiedzieli ludziom... Przepadamy za sobą, nawet mnie nie zaprosił wczoraj, ale generalnie... Jak nie dzwonił do ciebie. Żebym wystąpił. Tak. Robiąc wywiad z Wuwuniem, Kaniowski do mnie zadzwonił, żebym wystąpił na scenie. Ale ja go poprosiłem. Wiem. No, wcisnąłem ciebie. Nie, no bo ja nie będę mówił o tym, kto miał być. Laskowska. I jeszcze poza tymi, kto miał być, nie będę mówił, bo nie wiem, czy wszystkich mogę mówić, ale dużo było influencerów zaproszonych, żeby wziął udział w tych eliminacjach. Ale chyba mnie w tym zbiorze nie bierzesz teraz, bo ja dostałem telefon tak dla śmiechu. Nie, wcześniej. Tu się, słuchaj, jak ja bym się kurwa umówił, to bym przyszedł. Właśnie, do tego piję i chodzi mi o to... Nie, serio, to takie jest... Ja nie piję, ale chodzi o to, że... Kaniowski zaprosił kilku influencerów. Teraz bardziej mi głupie, że ja nie piję, nie? No to... Ale to ja później. Mam jeszcze kieliszki. Ja wiem. I słuchaj, Kaniowski wpadł na ten sam pomysł, na który wpadł Fame. Fame wpadło na to, słuchajcie, weźmy freestyle'owców do Fame'u, bo są fajne chłopaki. To jest mega dobry pomysł. Kaniowski mówi, to weźmy freakfighterów do freestyle'u. Muszę ci tu przerwać. Czy Kaniowski jest w takim razie organizatorem i... Jakimś chyba reżyserem. Aha, okej. Okay. Ale on ma tam jakieś tam decyzyjne. On układał walki, kto z kim będzie, grupy, wiesz, jakiś scenariusz. No bo nie może być tak, że w grupie eliminacyjnej pojawi się Koro z Filipkiem. No bo nie mogą się wyeliminować. To musi się tak skończyć, żeby ci najlepsi spotkali się w finale. To tak jest samo na Mistrzostwach Świata i tak dalej. Rozstawienie, tabela. On wymyślił, że influencerzy. I słuchaj, tak naprawdę wystąpiłem tylko ja i Adam Lewicki. Kim jest Adam Lewicki? No z Betklika. Zarapował? Tak, z live'em Betklika i rapował, żeby typować. Spoko, ale jakby, która nie jest freestyle'owcem, tylko te dwie osoby. Ale ty jesteś raperem. Jeszcze w lokalu była, ale nie freestyle'owca, jeszcze w lokalu był Amadeusz. On tylko dojechał. A tam miało być więcej osób. To jest tak mega dziwne. Ale wiesz o co chodzi? Nie już kit z tym Amadeuszem. A dlaczego? To jest to samo, co przyjechałem ja do ciebie. Że powiedziałem Kaniowskiemu, że będę i że wystąpię, mimo że stresowałem się, żałowałem cały wieczór, że to zrobiłem. Ale nie mogę tego zrobić, bo mu obiecałem. Lubię Kaniowskiego, troluję go, cisnę mu i tak dalej, ale go lubię. I ja uważam, że no, on wystąpił u mnie też w odcinku, lataliśmy razem szybowcami i jeszcze z tym, z Kubańczykiem. I oni przybili się, że będą przyjechali i za to będę szanował, że nie wystawili mnie, bo Boxel mnie też wystawił. Też miałem z nim nagrywać. I wiesz, takie rzeczy w tym świecie się tak często zdarzają. Często. I to tak jest okropne. I Kanu powiedział, stary, smutne, no tylko ty przyjechałeś, bo ty też to robisz i też zapraszasz influencerów i to rozumiesz. Z Boxdelem, to już wiele razy mówiłem, z Boxdelem to było wtedy, kiedy Wojtek Golo odmawiał mu walki. Nadal mu odmawia, nie? Ale że wtedy była taka nagonka, żeby walczyli ze sobą na dziesiątce chyba. I byliśmy dogadani, już miałem klepnięty nocleg i tak dalej. Mieliśmy pojechać chyba w Sudety, nie chcę teraz takie góry, i we dwóch wspiąć się na górę o nazwie Włodarz. I Boxdel miał zdobyć Włodarza, nie? I stanąć na szubku i wiesz. I on fajne. Ty, zajebisty pomysł, nagramy odcinek, taki wywiad trochę z Boxdelem, ale chodzimy w górę, wspinamy się i wiesz, i że taki inny super wywiad, pomysł. Przyrodniczy bardziej. Mówi, stary sztos. No i nie powiedział, że nie przyjedzie. I nie przyjechał. Powiedział, że przyjedzie, a potem już nie odpisywał, nie odbierał. Najgorsze, co można zrobić, nie? Ale ja lubię Michała. Nie mam teraz z nim normalne relacje, no ja tak też, ma. Ale to wiesz, jest, o co chodzi, to jest największy problem. I to samo Amadi wczoraj, ja ci powiem... To samo, dokładnie to mnie tak strasznie zdziwiło, bo on tu przyjechał, wiesz. Jakby on po drodze gdzieś coś, wiesz, tysiąc rzeczy można wymyślić i guma złapać... tekstem się uczył. Zresztą jakby czy na telefonie. Co się stało? Nie wiem, no możliwe stwierdził, że... No, ciężko mi to wytłumaczyć. On... Co myślisz, że się stało? Myślę, że go to przerosło, bo... Ktoś mówi, a tam... Ja mówię, że z nas wszystkich tutaj najtrudniej będzie miał Ferrari. Tak. On, co ty gadasz, on tyle występował i tak dalej, ale słuchajcie, on nigdy nie grał koncertu, nie rapował tak na scenie przed ludźmi. Ja po zagraniu 100 koncertów się stresowałem, nie? Ale mam obycie ze sceną, trzymanie mikrofonu, pracę z publiką, jest dużo łatwiej. A teraz wiesz, naucz się, wyjdź, wyrecytuj, Koro ci ciśnie, wiesz, tak. To jest tyle argumentów i mi się wydaje, że możemy dostać, że kurde, nie chcę tego przegrać. Nie chcę być przegrany, nie? I pojechał. To jest naprawdę... Świadomość przegraną chyba miał. On raczej wiedział, że nie wygra. Tu chodziło o pokazanie się, ale ja byłem tyle od tego, żeby zrezygnować. Serio? Ja łam nogę, nie? A on mówi, ty, ale przecież będziesz mógł nawiedzać za mną nogą, nie? Faktycznie, kurwa, to nie jest MMA. To nie jest dobry pomysł. Nie, ty by się... Więc wiesz... A generalnie wiesz, chyba to o to chodziło. Chyba się po prostu, według mnie, się zestresował po prostu. No i dobrze, że się nawet, nie nauczy. Nie? Nawet jeżeli się zestresował, nawet jeżeli doszedł do tego wniosku, uważam, że jakby powiedział, panowie, bardzo was serdecznie przepraszam, kurde, nie dam rady, nie zrobię siebie głupka. No jak inaczej by było? Nie, no bo oczywiście, że tak. Uważam, że w ogóle nikt nie ma wobec niego żadnych oczekiwań. Ja jestem raperem. Byłem, nieważne. Wobec mnie jakieś oczekiwania były, bo ja coś tam potrafię, ale wobec niego nie było żadnych. Wyszło ci to. On by wyszedł i powiedział, Koro, masz rymów sporo, ale ja cię zrobię teraz horror. I przez będzie oro. Jak Wojtek Gola. Tak. Strzelam ci gola, to jest moja szkoła. Więc cokolwiek. Tak. Takie bzdury, nie? tylko żeby się rymowało, nawet nie miało sensu. Ludzie by tam robili tak, tak. Choro by na pewno wszedł w konwencję i by tak. mu nie jechał mocno, tylko by go tak, wiesz, zaczepiał. A nawet jakby za mocno pojechał, to publika podejrzewam, żeby nie była za nim, wcale by nie chciała. Nie robił jakichś przekminionych rzeczy, konstrukcji i tak dalej, tylko też bym mu cisnął, tam wiesz, Ferrarka, narka. Ferrari, tak, jesteś w dali. Na przykład. I to byłoby super. I Amadeusz by dużo zyskał, nie? Wiesz, jako postać, nie? Wiesz, i no kurde, ciężko mi to zrozumieć, wiesz, no pewnie się dowiemy czegoś więcej, nie? No przecież spotkamy się, znaczy ja to tam, mi to ziemi, nie to grzeje, że on nie wystąpił. Ja wystąpiłem, nie, tak, ale oczywiście. Kanu, no będzie z nim rozmawiał, nie raz. No chyba to się kiedyś... Kanu szkoda, bo nawet gadałem z Korem, bo oni gdzieś tam poszli sobie, oczywiście... No, Kanu był strasznie zdemotywowany, Filipa... bo to on obiecał, słuchajcie, do tej walki dojdzie, bo tak powiedział. Ferrari jest w budynku. Tak. No i potem, nie wiem co wam powiedzieć. No, Elvis has left the building. Było mi tak go szkoda, bo naprawdę, wiesz, i rozmawiałem z nim przez ostatnie 2 tygodnie i na żywo, i przez telefon, i on mówi, ty, będzie ten, będzie tamten, dogaduje, nie jest to łatwe. Ja mówię, stary, wiem, to jest, dopóki nie będą w budynku, to nie masz pewności, że będą. Powiem ci, jak ja teraz znam całą historię, ja bym przyszedł i coś powiedział. Ale tak serio, robił mi się głupka, bo szkoda mi tego Kanu. Szalony reporter. Śmierdzi, bo narobiłem do portek. Nie no, powiem ci, lepsze od tej turbo. Lepsze. Ale to mi potrafi, ale ja, im mniej jest ludzi, tym łatwiej mi idzie. Ale u ciebie tekstowo, ja nie mówię tekstowo, to było genialne, ale było widać, że ty umiesz. No tak, było widać, że ty umiesz śpiewać. Bo dobra, bo to jest jednak forma śpiewu jakiegoś tam, pracy głosem, nie? Nie przeraża mnie bycie na scenie, nawijanie swoich tekstów. Freestyle mnie przerażał strasznie i nadal przeraża. No ale to co? No to czym się to różni? Bo ja rozumiem, bo możesz zapomnieć, bo jednak... Ale co? A swoje kawałka też możesz zapomnieć. Ale to jest zupełnie coś innego. To Tedek kiedyś powiedział. Co nie dorapuję, to dowyglądam. I ludzie znają te teksty. I ludzie śpiewają. Jest z tobą Hype Man, czyli moja żona, Hype Manka. I ona pamięta. Pomylisz się. Nie z tobą, nie ze mną. Zaczniesz od innego momentu, powiesz, słuchajcie, sorry. Nawet tak nie piłem, to powiesz, sorry, pijany jest tam. Ludzie, no, naprawdę tak działa. Tak, dobra, to jeszcze raz zaczniemy, wiesz. I to luz, to jest konwencja, bo możesz z tego wybrnąć. A na freestylu, dobra, słuchajcie, mogę jeszcze raz? No nie, no i wiesz, to jest ale tak dalej, naprawdę... chodzi mi o twoją, dokładnie twoją sytuację, twoją, bo ty wychodzisz jako ostatni, oni wiadomo już, że ci nie oddają, ty nie chcesz przejść dalej, ty jesteś jakby off contest, jako uprzywilejowa... Więc ty mogłeś się nauczyć i powiedzieć to, co się nauczyłeś, bo jeżeli wchodzi interakcja, to rozumiem, że się może zmienić, tak? Bo interakcja jest taka, że on powie i ja muszę powiedzieć, nie wiem, co on powie. Tak. Ty wchodziłeś ostatni. Nie, no powiedziałem każdemu, bo każdy mi cisnął, wiadomo było to. Ale to mówię, dlaczego się nerwowałeś? Miałeś sobie napisać tekst, na który nic się nie zdarzy, tam ci nikt nie odpowiadał. Ale możesz zapomnieć, wiesz, ale no nie wiem, ale nie, no, to jednak był, ja nie miałem wyuczonego tekstu od A do Z, tylko po prostu, tak jak każdy freestyle'owiec, kiedy się przygotowuje, co się ostatnio wydarzyło i tam padają punche, wczoraj było o tyle punche, o Ferrari, o Polaku, o Nataniu Marconie i tak dalej, bieżących rzeczy, bo wtedy się uczą tych rzeczy, żeby być świeżym. Publika wtedy reaguje. Ja bardzo szanuję za to, że oni są tak zorientowani, no właśnie. Bo tam te obrazki się zapalały od polityki po freak fighty, i wymyślasz sobie te punche, piszesz te punche, zbierasz, uczysz się tych punche i potem przychodzisz z naładowaną rymami, amunicją, głową i używasz ale musisz im operować. Dokładnie, więc to jest ta sztuka, nie? Na matrycy, na matrycy. Że oni wszystko wymyślają w locie, to nie jest tak. Nie, no oczywiście. Tylko dużo rzeczy jest takich, wiesz, oczywiście te obrazki się zmieniają i tak dalej. I ja generalnie z racji tego mówię, Kanu, dobrze wystąpię, ale ja chcę być ostatni, nie? Żeby zróbmy to tak, bo... Żebyś już wiedział, na co masz zareagować. Ja nie mogę zacząć, bo w ogóle się spalę, jak będę pierwszy, nie? I zróbmy to tak, że oni mi wszyscy pocisną, bo na pewno rzucą się na mnie. Kanu mówi, oczywiście, jesteś influencerem, każdy ci pociśnie, żeby trafić wiralowo w jakiś filmik na przykład. A no tak. Pojechał głupi. Wiesz, to się lepiej obejrzy, no, bo ludzie chcą zobaczyć, jak dostałem ja. W ciry, a nie jakiś koleś, którego nikt nie zna. I Kanu mówi, tak, na pewno będą ci jechać. Dobra, będziesz czwarty. Mówię, stary, będzie mi łatwiej. Będę miał 1,5 minuty, żeby się osłuchać z bitem. Bo on się nie zmienia w żadnej eliminacji. Ja od razu się zaczął, mówię, dobra, to jest mój bit, bo są też newskulowe, są różne. On mówi, okej, około 90 BPM-ów, to jest okej, to jest mój tryb i wiesz, i się już bujam. I oni rapowali, tylko ja pierwszego w ogóle nie było słychać. On w ogóle jakoś cicho nawijał, nic nie słyszałem. Tylko wuwunio, dobra, nieważne. Wuwunio chuj. A ja się w ogóle skupiłem i sobie tam tyka, gumy tu, dobra, mam to. I już już mamy rytm. I ja już po 15 sekundach mówię, okej, mamy to, nie? W sensie, że to jest ten beat, bo czasami beat może cię tak zaskoczyć. Tylko, że mi się wydaje, że to na wyższych poziomach są takie trudniejsze już muskulowe bity, ale na takich eliminacjach naprawdę. Ja się bardzo bitu bałem też, nie? I jaki to będzie tempo, bo może jak masz, jak byłaby setka albo więcej, to musisz nawijać dużo szybciej i już masz mniej czasu na myślenie, nie? Set to chodzi o tempo, tak? No, tak, moi tak. ludzie nie, nie no, moi 90, ludzie. 90, nie wiedzą, od 90 do 96, 8 to jest taki klasyczny hip-hop. Ja tak 92, 44 to jest w ogóle super, nie? To jest taki klasyczny tempo, klasyczne, które wszyscy znają z tych pierwszych płyt. Dopiero gdzieś później zaczęły się te przyspieszenia i tak dalej, nie? Ale naprawdę 90 BPM, 92, 94 to jest taki klasyk, nie? I ja, taki to był beat, więc ja mówię, o, okej, nie? Że to jest to. Bo ja w ogóle chciałbym bardzo, żeby nawijać pod Shook Ones, czyli pod ten beat, w którym finałową walkę miał Eminem w 8 mili, nie? Ale nie można, bo to muszą być bity wszystkie, których masz prawa. One są wszystkie z quality i z czegoś jeszcze, nie? Okay. I Booka Dzik się dogadał, że na ten film nie mają roszczeń o bity, nie? Rozumiem. Więc nie mogli użyć amerykańskich bitów, bo mógłby spać stream i tak dalej, nie? Więc a miałem takie marzenie, że wychodzę, jest jak w 8 mili Shook Ones, wiesz, no tak raz w życiu to chociaż pod tym beat, żebym sobie freestylował, nie? Który jeszcze bardzo lubię ten beat. Przed tobą. Nie, nigdy więcej. Never more ever, nie? To jest... Nie pamiętam, poczekaj, już mi się nie chce gadać długo jeszcze. Jeszcze trochę. Nie no, żartuję. Bo jak kiedyś tak byliśmy w Rap News Studio, powiedziałem tak, że tym WW nie miły, co chodzić do domu, nie? To był żart. Ludzie nie kumają. Jak będziemy gadać, czy to się nic nie stanie. Tak, no to jeszcze trochę wam zostało. A tobie też. No to, ja się napiję tej drugiej zimnej. Dobrze, no to co powiesz, jak już jesteśmy przy... Nie, no dobra, jestem przy Wicu Bułuni, co powiesz o Narysie? Kiedy sobie wbijam, to się trzęsie sala, to nie Wigilia u Bubunia, kocie! Ty się tam, kurwo, rozbierałeś na zlocie! Bo mnie to... Wiesz, jaki byłem wkurwiony wczoraj po tym, jak mówili, żebym przyszedł, ja mówię, nie, mówię, zostanę w domu, muszę kupić wędliny. Ja to później zobaczyłem, że ja bym to i tak wszystko zrobił, tylko to jest takie trochę lenistwo. O, pojadę, nie, muszę kupić wędliny, muszę... i tak bym zrobił. I później oglądając, byłem taki wkurwiony, bo tam było naprawdę fajnie. Tam było po prostu w jednym słowie można określić fajnie. Co powiem o Narysie? No niewiele. Zrobił Narys? Niewiele, bo ja nie widziałem tych walk. Robiłem wywiady i tak dalej. Jak będę jechał teraz do Warszawy, sobie obejrzę, to Luiza z koleżanką oglądała. Że bardzo fajny chłopak. Ja tylko się z nim dogadałem, że Narys pójdzie z nami na rysy. Włodarz na włodarza, Narys. I mam nadzieję, że to... Bo on jest z Łodzi. Młody chłopak z Łodzi, więc ja tu stary wyga z Łodzi mogę mu, wiesz, pokazać dużo ciekawych rzeczy. No bo w przyszłym roku idziemy na rysy. Byłem. Ja nie byłem nigdy. Nie byłeś? Jeszcze nie byłem. No, tak. Ale no byłem w najniższym miejscu w Polsce, w Raczkach Elbląskich, które tak naprawdę uzurpują sobie, tak, bo w Marzęcinie jest najniższy punkt. Byłem tam z psychotropem. Razem leżeliśmy na ziemi, niżej nie da się upaść. Dzień dobry, z tej strony Psychotrop. Witam w najnowszym odcinku Pal Hajs TV, w którym pokażemy wam, że już niżej nie można upaść. A, fajne. No i teraz musimy zdać dach polski. Byliśmy już w piwnicy, zaraz dach, czyli rysy. Ale ogólnie lubisz chodzić po górach? Lubię. A kondycyjnie? Coraz lepiej. Okej. Ja mam to co TD, że im bliżej 40, to mam lepszą kondycję, a w wieku 30 mam najgorszą. To jest takie... Poczekaj, jak przychodzisz 40, będziesz miał znowu zło. Ale nie, w sensie takim, że zaczynasz dbać o siebie i zaczynasz ćwiczyć, robić coś koło siebie masz lepszą kondycję niż jak byłeś zdrowym 30-latkiem. No ja teraz wiem, że nie było tego widać, ale teraz na tej drugiej walce ja miałem naprawdę chyba najlepszą kondycję w życiu. Jeżeli chodzi o piruety, o bertasy, sztos. Też trzeba umieć potrafić się tak obrócić, jak balerina. Capoeira. Ale miałem chyba najlepszą kondycję w życiu, tak serio. Nie było widać. Nie było. Dasz ten głos za ekranu. To teraz do freak fightów. Czego to freak fighty? Czemu? Są dużo u ciebie ich jest. Algorytmy, tylko i wyłącznie. Serio? Żeby móc zajmować się tym, czym się zajmujemy, musimy robić freak fight. Niestety, ale... Znaczy nie to, że niestety, bo to też jest tak, że... Bo jakby ludzie nie rozumieją. Ja często mówię coś, a potem bo ty już miałeś nie jeździć. To nie o to chodzi. To jest... Ja ich kocham i ich nienawidzę. Wiesz, guilty pleasure. Freak fight. Lubię tych ludzi, tych wszystkich dziennikarzy, spotykanie się z tymi ludźmi. To są moi znajomi. Znowu użyłeś tego słowa. Dziennikarze. No w skrócie, to jest w cudzysłowie. Tak bym powiedział, dziennikarze. I teraz tak, widuję się z tymi ludźmi, czasami częściej niż z rodziną. Nie? I zżywasz się, jakieś historie, ktoś ci opowiada i po prostu brakuje ci tego. I mnie dużo rzeczy się nie podoba. Ja lubię dymy, ale prawdziwe. Takie wymyślane już obrażanie dla obrażania. Ja jestem za stary, już mi to mierzi, bo wiemy, że oni wyłapujesz to po prostu. Wiesz, ludzie, bo ty byś chciał, żeby tam były sportowe walki. Nie! Ale ja wiem, jak jest naprawdę. Oni się nie lubią aż tak bardzo. Oni się lubią, tylko udają. No to wiesz, jeżeli ty to widzisz, no to ręce ci opadają, nie? Wiesz, i wiesz, o co chodzi. No Nathan lubię go, jest zabawny, ale przesadza czasami, nie? I po prostu wiesz, to wszystko jest tak nawet ciężkie. Czasami to nie przesadza. To jest takie guilty pleasure, nie? I po prostu wiesz, masz momenty, kiedy masz już za dużo, a potem mija 2-3 tygodnie i tęskniesz za tym i sprawdzasz kolejny face to face i wiesz, no to jest takie głupie, nie? Ja już tyle razy mówiłem, że nigdy więcej, a jednak potem wracam, ale po prostu jest to potrzebne, no wrzucamy odcinek z TD i on w 2 tygodnie nie zrobi 100 tysięcy wyświetleń. A wrzucamy z Freak Fightu, w 2 dni robi 100 tysięcy. Albo nawet szybciej. Wiesz, co chodzi? No i to pokazuje, że ludzie głosują wyświetleniami, wiesz, to nie chodzi tylko o algorytm, ale oczywiście ludzie robią, wykręcają mega watch time, tam 40 minut, to następne filmy dostają boosta. No tak, tak to jest, działa, no, ludzie, tak no. Ja to u siebie widzę. I wiesz, pójdzie jeden film, to następny byle jaki, ale on na dzień dobry, on później zgaśnie. No tak. Ale na dzień dobry on jest pchany wszystkim. To jest no ten film od tego gościa, który zrobił fajny film. Bez tego już by nas nie było. Głazy narzutowe się same nie obronią. Mimo że mamy bardzo wielu widzów, którzy uwielbiają takie filmy, że czemu tego nie ma, tylko tego, tylko to chcę oglądać, bo byśmy zdechli. Po prostu byśmy zdechli, gdybyśmy nie robili Freak Fightu. Nie ma nic innego, co można byłoby robić na YouTubie w zamian, nie? Na razie. Fajnie o tym mówisz, może powstanie jakiś Glory Hall, które zmieni oblicze, ale po tym, co zobaczyłem na Twitterze... Kiedy? No tam wczoraj albo dzisiaj. Dzisiaj rano. No. Wymianę tam zdań między tej Kwanem a Trąbą, to ja nie wiem, to chcę zobaczyć więcej. No. Poczekaj do środy. Poczekam, no i co mam za wyjście, no? Ten odcinek wyjdzie dzień przed konferencją. To zlikuj coś. Nie, ja po prostu możemy... Powiem ci jedno. Po pierwszej konferencji powiesz, kurwa, mieliście rację. Mówiłeś mi to w sobotę. Ale byłem pijany. W sobotę też mówiłeś mi, że będą kiełbasa, zapomniałeś, więc wiesz, to twoje słowa to wiesz. Tyle rzeczy mówiłeś, które się wydarzyły. Co zapomniałeś? Ale przypomniałem. Ale jest. Dobrze, a potem jeszcze mówię, wrzucę to do odcinku, żeby była presja od widzów, bo tak to by nie kupił. Powiedział, że co, to jest najdroższy odcinek podcastu w dziejach. To fakt. Ale fajnie, że o tym tak otwarcie mówisz o tych freakach, bo to generalnie, jak oglądam twoje inne odcinki... Ja mówię prawdę po prostu, no co mam wiesz, otwarcie. Te takie, że tak powiem, górnolotne, o głazach i tak dalej, no to te freaki nie są ci generalnie po drodze twojej intelektualno-mentalnej. Nie, ale no i też się dobrze bawię, o Jezus, ale co ja to robię? No tak, ale jakby jak twoi widzowie tam ci tacy... Trzonowi, korowi widzowie mówią, o Jezu, znowu te głupki, tak? No ale to robi, Ja tak samo, słuchaj, ja miałem odcinek o Ukrainie, o wojnie, o tym 30, 40, 50 tysięcy. O Ukrainie to miałeś zdjęcie. Najlepsze. Masz statystyki YouTube, unikalni widzowie, powracający i tak dalej, nie? No to ci... Chrzaniku? No pewnie. Ty. Pokaż to ty. Zobacz, jak się nazywa. Kiedyś Jarek wyjebie w czambo za to. Jedzie, Arek ma dystans do siebie. Słuchajcie, i o czym ja mówiłem? Że frikowe mają najwięcej niestałych widzów. Czyli te frikowe oglądają niestali widzowie naszego kanału, a głazy narzutowym większy udział jest stałych widzów. Tak. No to widzisz, nie? Że to powracający widzowie i nowi i tak dalej. Więc jakby friki oglądają ludzie, którzy oglądają tylko friki na naszym kanale. I generalnie... A innych nie ruszają, bo to gówno. A nasi korowi fanowie mówią gówno na friki, oglądają głazy. Dlatego, że robimy dużo rzeczy. I dlatego jest zawsze pod odcinkiem jest ktoś, kto mówi, kurwa, znowu to. Boże, znowu te głazy. Był taki moment, kiedy tych odcinków przyrodniczych było kilka pod rząd, było dużo głazów, a wtedy wszyscy, kurwa, nie da się tego, same głazy. Potem, o, w końcu jakiś freak fight, potem znowu 3 friki, o, i tak cały czas. Ja tego mówię, cierpliwy to i kamień narzutowy ugotuje, więc trzeba po prostu być cierpliwym. Naprawdę dużo ciekawych odcinków nadciąga, dużo fajnych rzeczy będziemy nagrywali, mamy dogadanych fajne tematy różne i będą ciekawe rzeczy, ale ja muszę robić friki. No sorry, przepraszam wszystkich, ale muszę. Ale ja uważam, że... Pomimo tego, że ja muszę to robić, to robimy to dobrze. To nie jest tak, że tam idę i stoję jak za karę, że te odcinki są śmieszne. Za małe są mnie, ale lepsze, tak dobre są. Są lepsze. Poza tym są dobre. No, mogę dać tą drugą rozmowę. Daj. Chcesz? Tak. Ja byłem tam bardzo. A czemu moja żona tam występuje? Nie, ona się schowała za kotarą z telefonem. Wystarczy, że nazwałeś, że twoja żona była w 4. gęstości. Tak. To ja nie definiując, czym jest dla ciebie 4. gęstość, mogę przewidywać. Tak. Ty byłeś w 3, ona była w 4. No, daj tą drugą rozmowę. Ale poznaliśmy się, przedstawiliśmy ją, daliśmy za rękę, tak. Mówię, jak ty z niej wytrzymujesz? Ona... Okej. Taka, wieko na stanownictwo, taka onomatopeja wyszła. Rozumiem. No to ja już wiem, jak wytrzymujesz. Na część bo się nie da. Ale nie, bo ty czasami, ja nie mówię o ostatnim, że, ale czasami, znaczy ty ogólnie tak masz, bo... Nie, przypropsowałeś że mnie tam. Gadasz i później jest mało. Przypropsowałeś mnie tam kiedyś, nie pamiętam kto tu był? Z tymi talerzami Ikei utańczyli w telefonie. Pamiętasz? W ogóle, o, Ikea chce, żeby reklamować swoje talerze u ciebie. Współpraca. No, to było genialne. No, totalnie freestyle. To był freestyle. To był właśnie punch na freestyle. Tak. Najpierw mówi, że tam oddaj pieniądze, coś tam. Mówi, o Ikea. O Jezu, cudne to było. Fajne, no. To było wyszło ci. W Krakowie. Wyszło ci. No, ale lubisz też to robić. No dlatego mówię, że mi to przychodzi, ja jakby gdzieś może to nie jest freestyle rymowany, ale gdzieś takie dowcipkowanie, żartów sytuacyjnych, łapanie za słówka, rzucanie puent. Ale skąd tak się tam wziąłeś? Może jaka jest geneza twoja? Wojtek ciebie Gola mnie zaprosił. Miałem być na pierwszej gali. Jako? Ale jako dziennikarz, media, czyli zrób relację. Ale nie mogłem, bo już mieliśmy wtedy pierwszy zlot patronów, to był 30 czerwca 2018 roku i żałuję, że nie będę na tym pierwszym, że tak się to zdarzyło, że się to w tym samym czasie wydarzyło, ale mówię, Wojtek, na drugą galę będę na pewno, tylko muszę wiedzieć wcześniej. Na drugą galę przyjechaliśmy, było kilka mediów, ale tylko my mogliśmy tak naprawdę chodzić wszędzie. Nie było wtedy Kaniowskiego, wielu innych redakcji. Jeszcze nie żył. Wtedy to wszyscy się tak, wiesz, że nie będziemy tego robić, a teraz wszyscy by chcieli, wiesz. Tak. To były takie czasy i po prostu ja jestem gdzieś tam z nimi od drugiej gali i naprawdę mam słabość do tego fejmu, chociaż wiesz, wiele razy gdzieś tam różne rzeczy się wydarzyły, które sprawiały mi trochę przykrości, ale nie ze strony włodarzy nigdy, tych głównych medialnych. I naprawdę ja mam słabość, lubię ten fame. I są najlepsi, najwięksi, najfajniejsi. No. Czyli ty, bo mówimy freak fight, a ty mówisz fame, ty na inne nie chodzisz. Ale nie chodzę. Chodzisz. Na Klauta jeszcze się nie złożyło. Teraz dobra, ale tu nie masz jakichś tam oporów, nie masz jakichś tam, wiesz. Nie, ja byłem na Elite Fighters i tak dalej, wiesz, no różne rzeczy. Na Santa Cloud niestety nie dam rady pójść, ale na pewno na jakiś Cloud też pójdę, nie byłem jeszcze, nie miałem nigdy okazji, nie? I gdzie się załatwia akredytację na Clouta? U mnie. U ciebie? No, to jest wielki boss. Zobaczcie, to jest wielki boss. Dobra, więc... Tylko musisz mieć taki laptop. Czyli nie ma tak, że u ciebie, że fame, tylko fame powiedziesz, że od tej jednej... Nie, po prostu zaczęło się od fame'u i jakby fame jest mi najbliższy, ale nie, ja na High League'u byłem, na Prime'ie, Elite Fighters, nie wiem czy na czymś jeszcze byliśmy. Najbardziej żałuję, że nie byłem na Royal Division. No. A miałem jechać, naprawdę, bo Bodycrest walczył, miałem tam jechać i mówię, nie jedziemy. I żałuję. Antyfakty go wykończyły. Bo moja, no ale i to go zbudowało. Tak. Tak, to jest tego pierwszego, on odkrył te kaloryfery. On olejnikowi to postawić jakąś dobrą blachę. Albo... No ja nie wiem, bo to wy jesteście blisko. No, ja go nie mogę rozliczyć tego z antyfaktu. Ja go lubię. Łukasza. Ale on nie jest normalny. Nie. Żeby się kopać z Muranem, nie. Celowo trzeba... Dobrze, masz daleko. Bliżej. Żeby kopać się z Muranem trzeba naprawdę mieć cierpliwość. Mi by się kurwa nie chciał do tej Łodzi jeść. No, powiem ci, że ja wiesz, ja mam tą sprawę, ja już muszę jeździć, ale ja już też odpuściłem. Ja bym chciał, wiesz co, ja mam takie rzeczy co do Murana, żeby on już nigdy nic o mnie nie powiedział i ja nie. Niemożliwe to jest. No wiem, ale chciałbym. Bo polaryzuje to ludzie sobie chcą. Nie? Wiesz, jakie pieniądze już dają mi za już, to jest walka w ogóle, która, o Jezu kochany, ale się nie odbędzie. Nie, no nie. Pieniądze to nie wszystko. Czy no. Nie? Czy mam się bić? Arek Tańcula też mówi, nie? Że to, co oni mu tam zrobili przy tych walkach, to jest niewarte tych pieniędzy, nie? To jest niewarte, serio, to jest niewarte. No. To ja widzę, wiesz, ja widzę po walce, ja w sumie miałem z nim, ale nie doszła. I wiesz, ta matka to ogląda twoja, ktoś tam, on po wszystkich jedzie, ta, wiesz, trzeba sobie zdać sprawę też, że ty nie jesteś jedyny, ty masz rodzinę, masz, wiesz, ta żona gdzieś tam coś, on jedzie po wszystkim i wiesz, że a ja se z tym da radę, ty se dasz. No wiesz, ale... załóżmy, ja jednak dzwoni Boxdel, się zgadzam, czy tam Wojtek Gola walczy w fejmie, dobra, dodamy cię Natana Marconia. Nie siadam z nim. I on mi robi, wiesz, piekło, wymyśla jakieś głupoty, ciśnie i tak dalej. Stary, no, ja nie chcę, że tam, ja co mam mu odpowiedzieć tak samo? Znowu jak nie będziesz dymił, to że stypiasz. Wiesz, to jest zamknięte koło. I przegrałeś koło, to. Nie? Ja nie chcę po prostu, wiesz, bawić się w ten sposób, nie? Ale myślałeś, że tym były propozycje? Nie, ja kiedyś rozmawiałem, jakby moja postawa zawsze była taka, że nie, ale kiedyś zrobił ze mną wywiad Hubert Mściwojewski i tam było pytanie, powiedziałem, nikt do mnie nigdy nie dzwonił. I od razu. Tak na drugi dzień. I ja powiedziałem, że nie, a Boxer mówi, dobra, to nie, ale to chodź na aferki, zobaczymy, jak ludzie, co tego, to... On mówił, na aferki chętnie, byłem na aferkach, ale jakby dalej ja nie ciągnąłem tematu i to się jakby, wiesz, tam rozmawiało, ale dzięki temu, że powiedziałem u Huberta, że nikt do mnie nie dzwonił, trafiłem do aferek, więc spoko. Zawsze chciałem, to było jeszcze tam z rok temu albo więcej. Natomiast to była ta jedyna rozmowa. Ja wtedy powiedziałem, nie chłopaki, ja to wiesz, wolę tam robić relacje, to nie dla mnie. Ja jakbym miał walczyć, to fajnie, bo by Janco z Luizą mogli wchodzić wszędzie, zrobiliby relacje, wiesz, z krzatni i tak dalej. Ja bym chciał robić wywiady przed walką, zawalczyć i po walce znowu. Już wrócić do Media Roomu i nie dawać wywiadów, tylko je robić. Ty, ale jestem w pracy, o co wam chodzi? Jakie wywiady? Ja tutaj robię sam wywiady, nie? To mamy takie bekowe, nie? To było dobre. Nie dajesz nikomu wywiadu, ja w pracy jestem, to jest spokój. Tak samo ty mi mówisz, jak ja tobie, co? No. Dobre. To śmieszne. Ale wczoraj zrozumiałem tych wszystkich ludzi, którzy po walce nie chcą rozmawiać. Jak ja zszedłem, przez 20 minut miałem odruch wymiotny i schodził ze mnie cały stres, który się kumulował przez tydzień, że przez te 20 minut nie byłem w stanie rozmawiać. Masakra. I udzieliłem wywiadu Adamowi Lewickiemu. Do Betlika, polecam ci go w wolnej chwili zobaczyć, bo jest oryginalny. Dobrze, wiecie, jak jest Kaniowski w języku migowym? Dobrze, na tym zakończymy. Ale nie imituj tego wywiadu, bo będę miał przejebane, nie? Bo wiesz, biznesy, nie? Żeby się tak umówić, czy nie puścić tego? Tam się oddzieje. I w tym wywiadzie pojawia się też Ferrari, Amadeusz. Jest dowód na to, że był na gali. I właśnie tutaj Lewicki go wrzucał. I kurde, potem chyba zniknął, nie wiem, czy coś się nie zadziało, żeby... Tak? No tak, bo był i potem jest usunięty post. Ale był wywiad czy Amadi w tym wywiadzie? Nie, nie ten wywiad, poczekaj. No bo jest... Zobacz. Chciałeś, żebym dała ten tu, że tweet jest usunięty. Chciałeś, żebym dała Amadeusza na miniaturkę, to proszę bardzo. Przybyły czas, gratulacje. No i gdzie ten wywiad? I tweet usunięty, nie? Ten wyżej. Może był Amadeusz na miniaturce, Amadeusz to ty! Usuwaj to, nie? Więc nie wiem, bo to w ogóle z dupy wyszło, gadaliśmy o czymś i ja mówię, że coś o wywiadach i na przykład Amadeusz, ja tam nigdy nie byłem na twojej psory, nigdy nie byłem na twoim main evencie, zawsze byłem w domu albo w samochodzie, bo nie zostajemy do końca gali. Oglądam na przykład, tu siedzi Ferrari, chciałem go przeprosić, bo słyszy to, oglądałem jego main eventy zawsze w aucie. Co ty gadasz? Przecież kurwa po każdym main evencie wywiad później ci dawałem. No właśnie nie. Ja myślałem, że ty jesteś prawdomówny jako jedyny. Nie, było tak. Nie, naprawdę nigdy nie zostaje. Może i operator go na chwilę pokazał, jak nie byłeś, zawsze jesteś, wiesz. No tak na chwilę się pojawił. A potem mój Delewski, o tak, na miniaturkę będzie zrobił świetleń. Tylko, że to było jeszcze zanim zazerterował. Więc może że oni gadali na miniaturkę. Dowód na to, że był Ferrari, a Ferrari coś napisał. Nie wiem, teraz to nie chcę pomawiać, tylko no jest, napisał, że dodał, a nie ma, nie? Napisał, że dodał, jest a nie wywiad? Ma. Nie ma wywiadu w ogóle, nawet nie miniaturki. Świetnie, no, nie ma twojego wywiadu. Ale ten wywiad jest super, ale... Był! Ale my go mamy też nagranego, na naszą kamerę. Więc jakby on się ostanie się. Betlik, mamy was. Ale z jakiegoś powodu ten Gola ci na ten pierwszy fame zaprosił. Tak, bo oni wtedy robili ze Stiflerem ten format taki, choć robili jakieś wyzwanie i... Oni mnie zapraszali wtedy do tego formatu, ja tam będę, nie będę, już nie pamiętam, jakoś tak było, że finalnie się nie znalazłem w tym formacie, ale zawiązaliśmy kontakt i on wtedy robił tą galę już i mówię, no to może wpadniesz tu, nie? Aha, w ten sposób, że musiałem jakąś tam genezę, gdzie ty daleko tobie do frików, a nie tam znalazłeś, czyli ty przez to, że z Wojtkiem Golą gadałeś, wszedłeś raz i tak to. On mnie po prostu zaprosił, no i ten pierwszy odcinek ma tak 1,5 miliona wyświetleń swojemu drugiego, to jest taki, wiesz... O kurde! No to jest taki klasyka, chcesz kiedyś obejrzeć? Zobacz sobie, jak Polak i Ferrari wyglądali. Zobacz sobie, nie? Bo ty się nie zmieniłeś. Ale wiesz, no, ja nie zrobiłem się 3 razy większy, nie? Koniec? Nie, śmiało, kontynuujcie. No, a to co tam robisz? Nie ma tyle. No nie możesz tak podnosić do prądu? Proszę. Ej, mówię do siebie. Nie, to tutaj idę ci na ogólnie. Ale tu do prądu nie masz przedłużaczy więcej? O co tu chodzi? Dasz taki aparat podłączyć do prądu? Tak. Tylko trzeba coś kupić. A tu jakbyśmy otworzyli okno na chwilę? I co? Żeby trochę się zrobiło chłodniej. No ale nie to tu, zobaczymy, wtedy będzie... Ale będzie odgłos ulicy, tramwaje, samochody, prim, pu. No zobacz jakiś jeden... Otworzyć? Ja otworzę. A ja włączę klimat. Kurwa, czy wszyscy rzucili? O. No to może... Na chwilę. Mówisz, to słuchaj. To jest najlepsze książka. Ja jestem dżentelmenem, wiesz, po prostu. Nie, no ja właśnie widzę, bo nie w ogóle, nie? No, nic. Nie, no można. Na swój sposób. Można mu zarzucić parę rzeczy. Ale nie gadać. On nie jest, ale na swój sposób. Że co? Filmu. Która kamera go łapie? Nie było jeszcze takiego odcinka, człowieku. Tu jeszcze nikt nigdy nie jadł, kurwa, to wychodzą. No to. Teraz. Na zdrowie, ja później. Teraz, jak ktoś tu przyjdzie, powie, ty ma jedzenia? Właśnie, to nie robisz mi po prostu pod górkę. Tytuł, mukbang z wuwuniem. Jemy chrzan tańculski. A tańcula jest z Czegowa? No, tak spot, no. I stąd. Stąd, tutaj gdzieś okolice. Słuchaj, ale ty, o tej muzyce strasznie mało gadamy, ale ty, tak nawet patrząc wczoraj, no to jesteś przedstawiana jako właśnie taka kurwa legenda, ikona, tobie pocisnął, no bo to pójdzie viral, no bo wuwunio. Ostatnio Tedy mają jubileuszowy koncert, no to ty też przed nim grałeś, tak? I to tak, ty, Góral, tam nie było jak ci... Góral nie dojechał, jak Ferrari. Ale... Ja byłem tydzień wcześniej i wiem, jak Góral dzwonił w jakim stanie, że no przyjedzie. Wiem, on dzwonił w takim stanie, że przyjedzie, że nie dojechał. Tam akurat było trochę inaczej. Nie alkohol przeszkodził. Ale miał być, nie pojawił się. Ale dobra. Generalnie, no wiesz, ja po prostu długo lat jestem, dużo lat, dużo rzeczy zrobiłem. Bardzo długo też tej muzyki nie tworzysz. Czego ty dalej jesteś właśnie tak odbierany? To jest, ja uważam... Nie, no teraz, są jakieś nowe kawałki, ja też byłem serio. Ja uważam, że ty masz tak jakoś... Ostatni kawałek wyszedł we wrześniu, no. To nie tam nikt go nie słuchał. Że nie wiem dlaczego... No. Ty masz, jesteś właśnie taki, w czym nie robisz, taki szanowany. O, to jest chyba dobre słowo. Bo ja szanuję widzów oraz innych twórców. Nigdy nikogo nie obrażałem, nie miałem nigdy żadnej dramy przez tyle lat. Ale wiesz, o co mi chodzi w tym, co mówię? Wiem, ja czuję. Jakby 10 lat nie tworzysz, a dalej dobra legenda muzyki, chociaż wiesz o co chodzi, gdzie nie jeden, który tyle nie tworzy, by w ogóle spierdalaj, bo ty w ogóle dawno tworzyłeś. Przede wszystkim praktycznie... dzwoni. Tak? Odbierzemy? Tak. Dobra. Czekaj, głośno go. No już. Halo? Cześć. Siema. Dzwoniłeś? Ja nie dzwoniłem. Siema, wuwunio z tej strony. Siema, no dzwoniłem. Co tam? Jesteś jakby teraz na wywiadzie, nie? A, wuwunio, dobra. Bo szalony do mnie dzwonił rano i... Mati, bo chciałem cię zapytać, czy jest jakiś statement, wiesz, bo nagrywałem z Korem i chciałem cię dać ewentualnie do odcinka, oczywiście za zgodą, czy jakikolwiek jest statement od Ferrariego. Stary, nic nie wiadomo. Wyleciały te 3 wywiady, gdzie Amadi odpowiada, z czego jeden jest na wywiadzie z Gubu, nie? Nawet kilku. No. Ale nie ma tego wywiadu. On zleciał. Już jest. Nie, no ale już jest usunięty. Właśnie usunięty jest podobno. Co ty gadasz? Przed chwilą to oglądałem. No nie, my przed chwilą sprawdzaliśmy. Nie do uwierzenia. Może w Warszawie jest, a do Krakowa się nie doleciało. Ale generalnie, wiesz, bo gadaliśmy z Korem o tym dużo, nie? Bo w ogóle z Korem jakby wpadł pomysł, żeby nagrać wieczorem. Ty już to byłeś chyba przy tym. I wiesz, no bo ta sprawa jest paląca i mówię, zadzwonię do ciebie, czy wiesz, czy już coś on odpowiedział, bo chcieliśmy zawrzeć jego statement w programie. Nic, zero, tak? A jest! Znaczy, dobra, jest. Nie odpisał mi, nie oddzwonił, no jest, bo Ferrari jest na miniaturce i wywiad się nazywa Amadeusz Ferrari. Ostatnie chwile przed zniknięciem. Nie ma nic o wątpliwości. Chore, to jest chore. A ten Twitter, na którym on daje statementy, to jest jego? Ja nie wiem tego. Bo wiesz, bo on ma taki Twitter, na którym coś pisze, ale w sumie cholera wie, czy to jest jego. Znaczy, słuchaj, mnie najbardziej w tym wszystkim rozwala to, że ochrona, która wiedziała, kim jest Ferrari, on miał specjalny pokój, gdzie sobie siedział makinemkę, był głównie odwiadu Beklikowi, nikt nie widział, jak on wychodzi, to jest najlepsze. Ja już to powiedziałem, że... Ty, ja myślę, że on jest tym władcą piekieł, wiesz? I on się kurwa umie rozpłynąć po jeszcze. Słuchaj, Kanu, wiesz co ja mogę powiedzieć? Nie ty, tylko ja jestem władcą Bitwy o Południe, ja tak mogę powiedzieć. nie, wuwunio, to ty bardziej wczoraj mówiłeś, ty jesteś kurwą, a dzisiaj mówisz nie ty, odmawiasz te k***y wszystkiej gumę turbo? Tak. Dobra, Mati, no to nic, myślałem, że coś tam się nowego, Mati, jak coś to w kontakcie. Uwierz mi, że ja się bardzo chciał dowiedzieć, bo... No to jest przegięcie pały. No, w stosunku do ciebie głównie, nie? Tak kurwa słabo. Nie, do słuchaczy, jebać Kaniewskiego. Dobra, trzymaj się, wszystkiego dobrego, hej. No patrz kurwa mać, no patrz. Nic. No patrz kurwa. To jest Pepsi, kurwa ty. Ale limonkowa. Muszę zamknąć internet, bo już jej nie ma w sklepie. Nie, nie zamykaj tego. 480 zł kosztuje jak raz wyzamiesz, serio. Pojebany balkon, pojebane rolki, źle dociśniesz, już rozpłaciłem pierdolę. Stać cię kurwa tam. Otworzyć może. Widać, że jesteś przy pieniążku tam. Już kurwa na kiełbasę wydaje mi się, na balkon wydam kurwa. O. Aha. Zęby, o. Zęby są w porządku. Dobra, wracając. No i co? No i nie robisz tyle tej muzyki i dalej... Każdy młody chce cię zaczepić i jesteś tak zapowiadany i w ogóle. Dlatego, jest chuj ludzi, którzy kiedyś robili mi przerwę. Influencerzy są młodzi. Jak przyszedł Rechlok Pawlak, to by nikt tak na niego nie mówił, a też jest dobrym raperem. Ale zrozum, influencerzy są ode mnie 10 lat młodsi i tak dalej. I oni się, niektórzy wychowywali na tej muzyce mojej kiedyś i wszyscy mnie z tego znają. Ja pojechałem na pierwszy Fame, czyli na drugi a pierwszy mój. I mówię, nikt mnie nie zna. Wchodzę, Boxdel zna, Pawłowski zna, ten zna, Polak, Ferrari, każdy mnie wie, kim ja jestem. Każdy mówi, o wujno, czekaj, spoko, pokaż cycki, oj tam i tak dalej. I dlatego może tak jest, że ja jestem dla nich jakimś takim czymś, czego słuchali w gimnazjum i tak dalej. Dlatego ci wszyscy młodzi ludzie, influencerzy są młodsi ode mnie, 10 lat, 15, tak. 20 nawet niektórzy. I no ci co 20 to nie. Ale ci właśnie w wieku Boxdela, w wieku Meduzy, w wieku Adriana Polaka, Ferrariego, oni wszyscy mnie znają. Bo słuchali tych piosenek, nie? Ja tak miałem z Tedem. Mi się wydaje, że to pewnie jest z tego, nie? Chociaż Tedy nie jest. Ja nie, rok jest... starszy jest ode mnie, ale ja tak miałem z Tedem, że jak ja z nim tak siedziałem... Ja tak samo. Mnie, kurwa, wiesz, te bezele, to kurde, no, to już dla mnie jest. Bezele wielkiego, już widziałem to w wywiadzie. No powiedz trzecią. Drina, coś tam, Drina. No to dobra, no to walimy Drina. Czwartą. Jeszcze powiedzieć... Czekaj. 3 hours later. No. Kurwa, jest taka jego najbardziej znana z początku. Taki wyszedł to tak, few hours later. I tak ale śpią nie. Według. Jest taka jedna jego z początków znana, co tam, że tam jest, że też na ławce z bloku i... Ławka chłopaki z bloku w osiedle. To nie jest ta piosenka, ale u niego też to pada. Jaka to jest piosenka? Nie wiem, Ławka chłopaki z bloku w osiedle to jest numer raz akurat. Muzyka bloki skręty chyba. Dobra, nie dogadam się. Ławka chłopaki... Jak jest twój najbardziej znany kawałek? Chyba Oj tam, oj tam. Tak? No chyba tak. Tak mi się wydaje. Ale nazwa twojej telewizji też jest od piosenki, od tekstu. Nie. Nie, ale no tak, ale... trochę tak. Ja myślałem. No trochę tak. To można tak powiedzieć, ale to nie, bardziej... ale trochę tak. Bardzo lubię, no, lubię zdecydowanie no twoje. Tak, no niech będzie, że tak. No to jest, wiesz, no znowu będę tłumaczył coś, co kurwa nie ma sensu, wiesz, no tak. Bo opowiedziałbym ci dlaczego i nie do końca, ale i tak końcem się okazało, że tak. No to po co mam to mówić? Nie? Ale jest taka piosenka, Pal Hajs. Jest taka piosenka i wtedy wszystko kręciło się wokół palenia pieniędzy. Po prostu kręciliśmy zapowiedź, kręciliśmy film, który nigdy się nie ukazał. Krótkometrażowy, w którym zagrały też dwa sławy. I tam... Dwa sławy? Dwa sławy. Sław i Sław. Radosław i Jarosław. Dwa sławy, zespół taki... Pędzisław. Rodzimie łódzki, a chłopaki już nie mieszkają chyba w Łodzi. Moi koledzy z osiedla, bardzo znany zespół. I oni występowali w tym filmie. Ja mam to w ogóle, może kiedyś to zmontuję. Ten film jest, urywa się, bo nie dokręciliśmy do końca. Bo mi się znudziło i przestałem. I tam Aztek z zespołu Dwa Sławy występował w telewizji jako charakternik, jako wróżbita, do którego ja szedłem, żeby on coś przewidział. To było tak głupie, amatorskie, z kiepskim dźwiękiem. Ale to może teraz chwycić właśnie. Tak, i on musiał pojawić się w telewizji. Ja go w telewizorze w domu zobaczyłem. I musiało się pojawić jakieś logo w prawym górnym rogu. Ja usiadłem, Pachaj TV. I wziąłem tam to logo. I potem, kiedy zaczęliśmy robić telewizję, to jak ją nazwać? Mówię, a już mamy już, bo na podstawie tego filmu, na potrzebę tego filmu, który nie wyszedł, było to Pal Hajs TV, no to weźmy je teraz, nie? Więc jakby nazwa została wymyślona na filmu, który nigdy nie wyszedł, ale mam do niego surówkę, może kiedyś zmontuję. Czyli ale na podstawie piosenki. Ale on nie jest dograny do końca, to jest jakby, tam pojawia się Hrabia Bąsula, tam są... Hrabia Tańcula? Hrabia Bąsula. Ale dogadałby się z Hrabią Tańcula. Dobra, więc leżał i leży. Zmieńmy, taki, raz, dwa, trzy był kawałek. Zmieńmy, jak leżał i leży. Zmieńmy na przykład, że zaczniemy olejnika, będzie bezpieczniej. Jakby wiesz, bo spotkam kiedyś Arka w ciemnej uliczce. Maciu, olejnik. W ogóle memiczna postać, uważam, że powinien... Ty, ale on w ogóle teraz zyskał, wjechał na białym koniu do internetu. Powinien kuć żelazo póki gorące i przetransformować się w nowego bonusa BGC, takiego memicznego, przegrywającego zawodnika, nie? Ale teraz on przegrał, ale... Ale wiesz, o co chodzi, że po prostu... Tak. O, olejnik, dawaj! I w ogóle to, co Sylwek mówił, jego pojedynek, że on ponieważ jest olejnikiem, z Robalinim i z Jasiem Kapelą, no to byłby hit Freak Fightów. Aczkolwiek ja jestem przekonany, że z tego chytrego planu tak mogłoby się coś nie udać po drodze. Jednak pokonać i tak by wszystkie przegrał. Nie, no może nie, ale jednak pokonać 3 zawodników, 3 rundy to nie jest takie proste. No ale on przegrał z gościem, który leżał nieprzytomny. No ale wiesz dlaczego, no. Byłeś słaby. Nie, przegrał dlatego, że Fabiański chciał się bić. Każdy normalny wojownik by się podniósł i powiedział, bijemy się dalej. Każdy. Oczywiście, że tak, ale też on go nie powinien uderzyć. Bo by nie przegrał wtedy. Ja mówię, że on przegrał z gościem, który leżał. Ja pytam w swoim wywiadzie. I co? Koniec walki, jak jest ground and pound? Nie, przecież to jest boks! No a potem jednak był ground and pound. No ale ja rozumiem Sylwka, że on się podpalił. Ja bym pewnie zrobił to samo. Tak. On jak już zobaczył, że leży Fabiański... Tak. O kurwa, to nie ten sport. Najśmieszniejsze jest to, że po Ciosie. Mi teraz tylko jest szkoda. Wiesz, jak Adrianie tak, Ciosie? Ja go tak trochę podokuczałem mu w tym podsumowaniu, ale teraz jak oglądałem ten, jak on był smutny. Na żywo byś tak nie kozaczył. Na żywo byś tak nie kozaczył. Wyszedł ten Goats taki, w którym to taka wolna muzyka i on taki smutny jest i mi go szkoda jest. Ja zostałem zdyskwalifikowany i ja mam 0,3. Że niby miałem walkę, wydaje się już pewną, że uda się wygrać, a kończę 0-3. Jest mi w chuj przykro, bo to jakoś w ferworze walki zadałem cios. I myślałem, że zaraz będę mógł dalej z Olejnikiem, jeżeli Sebastian nie wyjdzie, a się okazuje, sędzia mi pokazuje, że jestem out. On tak sobie bił w głowę, tak chciał to wygrać, tak chciał to... Zajebiste jest ta montażówka. Szkoda mi go. W kanale Goats. Zajebista jest ta montażówka, w której Wardęga wychodzi smutny z oktagonu. I smutny jest taki... czarny był obraz, a w tle słychać muzykę z Benny Hilla, która leciała w hali. No tak nie pasuje. Ty, a ty jak będziesz robił z Kuligiem, to pogonisz Kasię? Czy to będziesz jakieś wymiennie robił? No nie, tak poddymiamy trochę, poddymiamy. Ja lubię Kasię, ale poddymiamy, nie? W zamianie, bo szukałem taki pomysł na jeden odcinek, że... Żeby życie miało smaczek, raz Kulik, raz Kasiaczek. Dokładnie tak, ale pięknie. Poza anteną mogę ci powiedzieć, mam taki zajebisty pomysł na odcinek. To, że na bitwę takim nie, no będzie, chyba z Kuligiem będę robił sobie podsumowanie. Wiesz, Kulik jest na miejscu, Kasia musi jechać, ona bardzo chętnie przyjeżdża, ale... Jest? Kasia? Z Piotrkowa. A nie, z NMA.pl, a nie. A nie, z Piotrkowa. Przepraszam, poddymiamy, no. Z Piotrkowa. Od Rafoniksa. Rafonik jest z Piotrkowa? Mhm. Ty nie wiedziałeś? Taki kurwa dziennika, przygotowuje się. Nie, Rafonik jest ikona. Wuniu, stworzyłeś dwie przezabawne gry, które ku zaskoczeniu wszystkich okazały się ogromnym internetowym sukcesem. No ja pierdolę, to skąd ty to wygrzebałeś? Moim wzorcem jest sięgnięcie żurnalista, więc masz przejebane. No. Byłeś żurnalistą? Nie. Oni zapraszał cię? No, jeszcze może troszkę. Nie. Ja generalnie wbrew pozorom wolałbym nie chodzić na wywiady. Nie mam takiej potrzeby. Ty u mnie strasznie nie chciałeś być i historia jest taka, że... No na pewno powiesz to źle. Ja to potem zrepostuję. Dobra, spoko. Wersja numer tak, 1. Jesteś u... Na przykład mówisz, nie robię wywiadów, jesteś u Wilczaka. A mówisz, moment. Wilczak był u mnie krycha i mu oddałem. Oddałem mu to jakby. O, okej, dobra. Nie. I później ja nie chodzę na wywiady, nie chodzę. I nagle pojawia się wywiad z tobą w goniec.pl. Dobra, ale już i już powiedziałeś wtedy, ale dobra kurwa, masz mnie, kłamie codziennie, jestem notorycznym kłamcą i oszustem i przyjadę do ciebie. W ogóle pierwsza wiadomość, którą do mnie napisał, to było w październiku zeszłego roku, kiedy będą filmy ze mną. Bo nagrałem go na jakimś tam klaucie czy gdzieś, nieważne. Najpierw to twoja Luisa ze mną gadała, kim jest Bones. Dobra, to był pierwszy mój kontakt z waszym uniwersum. Czekaj, gdzie to jest? Zaraz to znajdę. Prywatne rozmowy. Ja tego nigdy nie robię. Bo ja sprawdziłem, bo wiedziałem, że to powiesz. Nigdy nie daję prywatnych rozmów. Daj mi na to mój filmik z Boxdelem. Ja nigdy no tutaj są żale, że nie hejtuj mnie, bo mnie hejtują. Pierdol się. Niedziela z 15 stycznia. A ty byś nie wpadł do mnie, do programu. W chuj ludzi prosi, żebym cię zaprosił. Bo ja nie chciałem, wiesz. Dam normalnie sobie pocisnąć. Ja na to odpisałem komentary. To nie dla mnie, bo wtedy to było komentary. Ja mówię, nie chcę takich rzeczy robić, nie chcę komentować tego, co się działo, chcę patrzeć o sobie. Ty mnie nie zaprosiłeś na wywiad. Ja na komentary jeszcze nigdy nie byłem. Cymbale. Okej. No. Dla mnie komentary, czyli komentowanie rzeczy, tych wszystkich rzeczy. Nie, ja nie chcę takich rzeczy robić. Nie chcę wsadzać nosa w nie swoje sprawy. Ale widzisz, że ja teraz tego nie robię. Muszę pokazać. Wiem i teraz tego sprzedłem. Znaczy w jakichś tam swoich odcinkach tam coś mnie wkurwi, to powiem. Tak. Ale jak przyjdzie mnie gość, to ja chcę poznać jego historię. I bardzo lubię rozmawiać o ludziach. Ola z Real News zaprosiła mnie, teraz z Gońca, przepraszam, zaprosiła mnie na wywiad, dlatego przyszedłem. A tobie powiedziałem potem, że przyjdę jak będę w Krakowie. No jechać tutaj, wiesz, do Tedego, to on może kurwa pojechać do Warszawy. Ale jak byłem obok, niedaleko, pół kilometra od tego wywiadu, ja też mogę tego dnia przyjść. Byś mieli z głowy. Nie. Tu muszę przyjść. Tu się lepiej klika. Kurwa, tu do Mahometa muszę przyjść. Tu się lepiej klika. Tak? Lepiej się tu klikają? Zawsze. Ludzie zawsze jak odpalają. Ta kanapa po prostu tutaj... Jeszcze pachnie arkiem. No. Dlatego nie skończyłem tego, żebym wtedy powiedział, bo ja dostanę w czambo. Co to z tymi grami? Wowunio kontra Tańcula, main event. Kurde, ale w bitwie o południe czy w Free Fightach? Bitwy o talerz. Sponsored by Ikea. Tak. Co z tymi grami? No robiłem kiedyś takie. No Wino Adventure, 2 części zrobiłem. Drugiej nie dokończyłem. Wino Adventure. Wino takie... To było o tym, że abstynenci atakują świat i grupa superbohaterów musi przywrócić alkohol. No robiłem takie coś. To się nawet spoko pobierało, ludzie w to grali, no. Robiłem kiedyś. A to było taki RPG, no. No i co? Przecież to są największe pieniądze świata. A nie, bo to było za darmo, RPG Maker, nieważne. Nudne to jest, stary. To było w 2005 roku, stary. Kurwa, to jest ancient history. A to da się pobrać jeszcze teraz? Chyba na chomiku. Jest. Win Adventure. Nie sprzedałem piractwa. Nawet jest, wersja poprawiona. Win Adventure 2 demo, którego nie skończyłem. Już mam pliki, jakby chciałem dokończyć. Przerosłem ten projekt, bo to za bardzo to rozbudowałem, robiłem to sam. Dobra, ale ty to sam jakby budowałeś od początku, silnik gry, wszystko, bla, 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 wszystko? Był taki edytor, nazywał się RPG Maker, który mogłeś trochę programować, trochę szablony, sprite'y różne były, budowałeś jakieś światy. To był już jakiś silnik. A potem to eksportowałeś jako exe, który się odpalał, mogłeś grać, już nie mogłeś tam nic zedytować, więc trochę programować trzeba było, bo były tam jakieś pętle, if, while, coś tam i tak dalej, ale generalnie to było takie już dużo rzeczy zbudowanych. Na silniku ten RPG Maker powstało wiele dużo takich gier fajnych, takich fanowskich. Takich prawdziwych? Nie, no fanowskich, ale ona wygląda tak jak te JRPG, no jak ktoś gra w gry, to wie jak JRPG wyglądają, czyli stara Final Fantasy i tak dalej. Widok z góry, Chrono Trigger, była taka gra. To są takie małe ludziki chodzące, wiesz, RPG, to nie walczy z różnymi tam potworami i tak dalej. No robiłem takie coś, ale po prostu to gdzieś, druga część gry, którą wymyśliłem, przerosła mnie praca. Za dużo tego było. Co tam jeszcze masz napisane? Że jesteś konferencjerem podobno bardzo dobrym. Nie, nie uważam tak. Nie jestem złym, ale no ja robiłem punch kilka edycji. Wiesz, kogo ty mi przypominasz, tak jak konferencjujesz, jak grasz? Tu akurat nie, tu w programie dużo gadamy o tobie, więc jakby też nie możesz mieć dystansu do samego siebie, ale tak na scenie, jak dokuczasz, pamiętasz takiego artystę jak Konio, który ze Skibą robił? W 10. odcinku Palchaj z DV jest. Może, no on jest jeszcze bardziej abstrakcyjny. Nie, no to jest dużo bardziej w tą stronę, nie? To jest odklejka pełna. No może tak ale być. Tak jakbyś się odklejał w tą stronę, a on jest dużo dalej, ale nie? Trochę? No, trochę tak, ja go uwielbiałem. No tak, tak. No taki satyryczny, tylko że to już... tam jest już tak mocno. Bo przaśnie jest też czasami. Tak. Chyba wolę Skibę. Skiba jest mniej odklejony. Rozmawiam z nim na temat uczestnictwa w moim programie. Powiedział oczywiście... Dopóki Wówuniu nie przyjdzie, to ja nie szkodzę. Rozmawiam z nim, powiedział oczywiście nigdy do ciebie nie przyjdę, więc rozmawiam z nim już. No, jesteśmy w trakcie. Ale nie, no Konio jest mocny. Ja pamiętam kiedyś jakiś festyn, jarmark, na którym byłem... koniem. Prowadził i laska weszła, jakaś była loteria i weszła laska na scenie, autentycznie no, wyglądała jak wyglądała. A on do niej mówi, a ty przyjechałeś tu jest ze zlotu rodzin patologicznych? Twoja żona jest w mieszkaniu? A no, żebym śpi? Nie, na pewno nie śpi, bo my tak gadamy. Aha. Na pewno chce siku albo kopy, ale to... Nie może wyjść. U mnie jest rygor. Nie ma wiaderka? Słuchaj, są godziny u mnie w domu ustalone na siku, na kopę, jest apel poranny, tu nie ma przeproś. Po krakowsku jest kopę? Co? Po krakowsku jest kopę, tak? Nie, po krakowsku jest w czoko jest spoko. A, bo wy robicie kupę na dworze. Tak. Czy nie, na polu. Na polu. Na polu. No, tak. No to ona musi się ubrać w kalosze, w gumiaki i pójść na pole. Ona się od 2 godzin ubiera. Kufajkę zakłada i tak dalej. Dobra, nie będę cię już męczył. Minęło 2 godziny? Nie. Fajna koszulka. Sprzedajesz ciuchy swoje, robisz? Też. Ty kurde, bo ja nie zaczynam liczyć od razu, nie? Już teraz zaczyna, już mu się nie chce, teraz zaczyna. Nie, już jest przekroczone 2, więc ale ja tak za 3-4 minuty zaczynam myśleć, już na pewno przekroczone jest. Dobra, tak. I ciuchy masz? No, czasami coś tam mamy, no. No ale nie, no masz to chyba na stronie oferty sklepu, bo cały czas mówisz, że weź wszedł nowy... Ale nie robimy jakoś bardzo dużo. Bardzo dobre te kabanosy, bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobra. My robimy to preordorowo, wiesz? Tak, że tyle... Ileś tam jest, ile się sprzeda, ale to nie jest jakieś takie duże, główne źródło twoje. Nie, robimy małą ilość, wiesz, nie ma aż tak dużo chętnych na to, aż tak dużo, nie? Żeby... Jeszcze są na sklepie, wchodźcie na sklep, jeszcze są, bo... Damy linka. O, no. Musiał, wiesz, musiał. No, to dobrze, bardzo dobrze. Przyszedłem tutaj. A, dobra. Nowe projekty? Google otwartego, kurde. Nowe projekty? Nie zdradzam. Co będzie? On ogląda film na Netflixie. Nie, nie powiem nic. Nie, ja robię sobie swoje. Dobra, to teraz... Moi widzowie i tak tego nie będą... O, leciamy kawę. Będą. Co ty, oni cię nie lubią. Nie no, lubią. Bardzo dużo... Nie lubią. Bardzo dużo dostałem... Czego mnie ludzie tak nie lubią? Bo się zjebam. Ale to nie to za... Że konkretnie za wiele. Zasłużyłeś. Ale generalnie mówiąc szczerze, większość ludzi cieszyła się, że tu przyjdę, bo ja też wiedziałem, że ta rozmowa będzie fajna, bo ty jesteś ciekawą, bawną postacią i to jest śmieszne, jest flow, możemy sobie pogadać. Wiesz, są takie jakieś redakcje mniejsze, bardzo mało znane, piszą, żebyś przyszedł, odpalasz ich wywiad, patrzysz tam smęty. No po co tam będę szedł? Ja chcę, żeby się działo. Ale czego teraz mówisz o kanale frikowym? Kompletnie nie o tym mówiłem. I wiesz, generalnie na koniec taki statement, bo ja robię ten podcast, jeszcze w ogóle w przyszłym roku jest pomysł, żeby trochę przemodelować, zrobić jeszcze więcej, ale ja bardzo chętnie zrobiłbym coś nowego. Jeżeli ktoś chciałby zrobić coś ze mną, jakiś podcast czy coś razem, to ja bardzo chętnie, bo ja nie chcę robić już sam, bo jak zajmę się czymś nowym, to będę robił mało palhajsie, więc jeżeli... Ale to ja mógłbym, ale co chcesz? Jeżeli ktoś chciałby robić jakiś projekt, żebym ja tam udzielał się twarzą, głosem, robił, to ja bardzo chętnie, bo chodzi o to, że chciałbym zrobić coś nowego, otworzyć się na coś nowego, robić coś nowego, ale nie... Wszyscy teraz będziecie podcasty robić, Bartek będzie podcast, Grzyd robił podcast. Ale nie, ja nie chcę, tylko mówię ogólnie, ktoś chciałby coś zrobić, może jakiś podcast czy coś, gdzieś, nie wiem, ale coś nowego, otwartego, a nie, że znowu gadanie, komentowanie. Tak. Środowiska miejskie. Już niedługo na Allegro. I... dziękuję bardzo. I... Co? Dostaniesz. No to masz. Chcesz? Dostaniesz. Ja przyniosę jeszcze jedną. Super. Na pewno? SK? Nie. U ciebie emeczka, bo ty jesteś bardzo wysoko. Nieważne. Nie? Słuchaj. Potem pogadamy. Chodzi o to, że podcast, ale jakiś nowy, nie chcę komentować, po prostu, że ktoś chciałby coś robić, bo ja nie chcę już tworzyć czegoś od nowa, bo zbudowanie czegoś takiego, jak ty zbudowałeś, to jest bardzo dużo pracy. Ale nie cały rok. A ja chcę robić palhajs, więc po prostu, gdyby coś był jakiś projekt, jakiś program by powstawał, ktoś chciałby, żebym... Ja bardzo bym zrobił coś nowego. Chciałbym po prostu, potrzebuję czegoś nowego. Chcę robić palhajs, mam na niego nowe pomysły i jeszcze nie mogę się doczekać, aż to się wydarzy, ale chciałbym już... Wiesz, mam 40 lat, w przyszłym roku chciałbym coś nowego spróbować, może w czymś innym się sprawdzić, coś nowego przeżyć, wyjść ze strefy komfortu, coś nowego zrobić. Więc jak ktoś szuka kogoś do czegoś, to ja jestem otwarty na współpracę. Jakiś menadżer w ogóle by mi się przydał, nie? Ja też nie mam. Ale czym jest dla ciebie palhajs? Czym telewizją? Bo ty kilka razy powiedziałeś właśnie... Całym moim życiem. Dobra, ale nie, jakbyś miał określić właśnie, to jest telewizja, czyli masz pomysł na przekazanie czegoś widzom, jakiegoś tematu i po prostu robisz film, bo to są jednak filmy, to nie są takie YouTube'owe. Ty to, co robisz, to są właśnie trochę produkcje telewizyjne. Palhajs i to się tak długie, to jest... Ale słuchaj, to się tak wszystko wymieszało z moim życiem, że palhajs to po prostu jest moje życie. Tak? I jak coś mnie interesuje, to jedziemy to zrobić, albo nie, albo tak, że to... Ciężko mi to jakby powiedzieć, że czym to dokładnie jest. Bo... Finansowo jesteś zadowolony? No spoko, nie, jakoś kokosów z tego nie ma, żebyśmy opływali w ogóle w luksusach i tak dalej. Jest dużo lepiej na pewno niż było, bo w ogóle rynek się zmienił, nie? Ale w ogóle CPR-my się zmieniły i wszystko. Bo początki były straszne, jak ja sobie pamiętam, ile ja zarabiałem kiedyś na YouTubie, no to nawet nie było 500 zł miesięcznie. Naprawdę, teraz naprawdę te pieniądze nie są jakieś kokosy, ale jest lepiej. Ale też koszta są większe, nie? No to też nie jest tak... Proporcjonalizm wzrósł. Tak, ale no wiesz, jak my kiedyś jeździliśmy, braliśmy hotel za, wiesz, tam 150 zł, a teraz czasami, wiesz, jak masz galę... Zdarzysz za 200. Jak masz galę, no nie, no akurat teraz się udało naprawdę taniej wyrywać hotel w ten Felix, naprawdę bardzo tanio, ale no, jak są gala fejmu w jakimś mieście, to ceny są z kosmosu. To i naprawdę bardziej... Po 8 stówek za dobę. Bardziej opłaca mi się wrócić w nocy do domu, żeby zarobić na tym, bo jakbyśmy... Hotel, obiad, śniadanie, nagrywki i tak dalej, to byśmy na tym nie zarobili. Więc naprawdę finansowo jest ok, bo nie muszę się martwić o to, czy mi się to zepnie, bo mi się spina, ale kokosów też nie ma, bo ja nie mam takich współprac, wiesz, jakichś, mi się wydawało właśnie, że patrząc na tego Patronite'a zwłaszcza, bo... No ale mówię ci, że... Ja mam może większe wyświetlenia, ja może częściej dodaję, ale ja w ogóle nie mam tej nogi Patronite, która jest u ciebie duża, więc ja myślałem, że u ciebie to są naprawdę... Nie. Bo ja jestem bardzo zadowolony. Ja jestem tak bardzo. No, ja domyślam się i ja też jestem zadowolony, ale jednak nasze koszta są większe, bo my... Teraz jest ten okres grudniowo-listopadowy. No tak, ale grudniowo-listopadowo-styczniowy, w którym mniej nagrywamy, no to możemy trochę zatankować pieniędzy, które będziemy wydawać potem od marca, kwietnia na wyjazdy. Jedziemy tu, tam, mam jakieś pomysły, no i to kosztuje. I to już wtedy jestem pod kreską, więc to jest takie, wiesz... Na pewno jest dużo lepiej niż było. Nie? Fajnie było mieć jakąś współpracę taką finansową, wiesz, że w każdym, jak ty masz to loko czy coś, nie? Tak. To w ogóle jest fajne. Wybierzesz sobie jaką chcesz. Jak ma prezencie. Klepie? Bardziej niż chrzan? Zdecydowanie. Zostanę w ryj. Jest polecony przez najlepszych tańców w mieście. Słuchaj, tancerzy. Dobra. Coś chciałem powiedzieć. Że jedna współpraca też może być patronem. Hubert Mściwojewskiem, MMA na bieżąco, tam każdy wywiad zaczyna się od jakiegoś loga, coś gdzieś. Coś takiego, jakby się trafiło. Ja właśnie nie dopuszczam, żeby mi się zaczynało, bo mnie to wkurwia w innych tych, ale zgodzili mi się na banery i to jest fajne, że ci lecą banerki, ja o tym też coś powiem. Denerwuje mnie to, jak na początku, zanim zacznie się film, jest 10 planż. Tak, no to tak jest. Się tak udało radę dogadać, ale powiem ci, że ja jestem bardzo z AdSense'a, no bez kwot, to ja... Tyle, co ja teraz mam za AdSense'a, nie spodziewałem się, że można zrobić w ogóle na YouTubie. Znaczy, czyli okazało się, że jak te frizy inni zarabiają. Wiesz, ja teraz mówię, o Jezus kochany. Ja myślałem, że to są rzeczy nie do... Teraz ten YouTube płaci, nie ma co gadać, płaci. No wiesz, też w zależności jaką tematykę robić to dalej, no, bardzo się poprawiło. Tak, jest różnica w tym, co było, bo naprawdę przez wiele lat to były absurdalne... Ale na 3 godziny nie wychodzić z sypialni, żebyśmy to nagrali, bo jakie to są pieniądze, wiesz. No im dłuższy materiał zrobisz, to więcej zarobisz. Tak, no ona się już zeszczała 2 razy, ale mówi jeszcze. Aaaa, jeszcze się mogę... Nie, ona ma tam okno, z którego jest wyjście na balkon. I ona strajp nie zgania na gołębie. Ja mówię, kochanie, gołąb takiego nie zrobił. Ona mówi, taki wielki przyleciał, Tomek, przysięgam. Kupię wiaderko. Tak udaje, wiesz. Nie, to już Rysztok. Nie, bardzo mi się podobało. Dobrze. Super ten czas. Ktoś akurat dotrwał do tego momentu. Ostatnie pytanie. Dobra. Marcinie, tak? Dlaczego twoje odcinki montowane są 8 miesięcy? Już tak nie jest prawie, bo... Prawie. Prawie, bo jeszcze trochę tak jest. Bardzo, ja lubię zero-jedynkowe odpowiedzi. To mi się... Nie, zdecydowanie... Tak, nie. I tu mógłbyś być politykiem. Dlaczego? Otóż nie, właśnie, że tak. Bardzo dobre pytanie, szalony reporterze. Cieszę się, że ono padło. Słuchajcie, była pandemia, był lockdown. I ja... Wiem, byłeś wtedy szczęśliwy z Luizą. Poskizowałem się, że będzie następny. Nie będę miał co wypuszczać. Więc zaczęliśmy bardzo dużo nagrywać na zapas i potem wpadliśmy w taką spiralę, że ja chcę robić nowe rzeczy, bo jestem zajarany, a jeszcze te stare wiszą. I teraz jakby jestem na etapie wygrzebywania się z tego, a nowe rzeczy montujemy szybko. No ja Bitwa Południa zaczynam montować jutro. Tak? Tak. I ona będzie jeszcze w tym roku. Fejmy chodzą szybciej, więc naprawdę... Ja zaczynam montować jutro, myślałem, że ona wyjdzie jutro. Montujemy... Nie, no... Kurde, leci mi z mordy dzisiaj strasznie, nie? Ale to już... To Arek kiedyś jadł pizzę i wycierał w sofę, to byli widzowie powiedzieli. Pances wczoraj jeszcze wylatują. I słuchajcie, i po prostu teraz jakby powoli, bo montujemy teraz we dwójkę, już trochę się pozmieniało. Trochę Luiza, trochę ja, tu pomagamy się, wspieramy się. Czyli dalej sam montujesz? Co? Polecam kogoś, to montuje. Nie, montuję ja i Luiza i my robimy to najlepiej. Nie, pewnie kiedyś, jak się robisz to jeszcze rozwinęło, tak jak planuję na przyszły rok, to możliwe, że będzie potrzebny ktoś trzeci. Nie, spoko. Bardzo dobrze, tylko zęby czuć. Okej. Okay. Tak, słyszałem od niego. To wiesz, ja nie wiem, nie? I słuchaj, jeżeli uporamy się z zaległościami, które mam, to w ogóle pomysł jest taki, żeby montować rzeczy na bieżąco, że szczególnie jakieś eventy i tak dalej, więc ale eventy wypuszczasz teraz już szybciej. Tak, i w ogóle dojdziemy do momentu... Reborna już jest. Gdzie ja mówię o kiełbasie. Tak, 3 dni później była, tak. Ale kiedyś było tak, że te fejmy było 8 do tyłu i ty jeszcze za rok wypuszczaj. No nie, ale zdarzało się, że miesiąc po wychodziły, no. Bo ja robiłem sobie coś tam, nie, bo mi się nie chciało. Znaczy, nie to nie chciało, robiłem inne rzeczy, nadganiałem. I po prostu stwierdziłem, że tak nie można funkcjonować, że to bardzo się starzeje, dużo rzeczy się zmienia. Teraz na przykład montuję też w międzyczasie nasze wchodzenie na Giełdę z 2021 roku. To stary, to w ogóle inny świat jest, nie? W ogóle już teraz Giewontu nie ma przecież. Jest. Nawet chyba jest o 2 mm wyższy, nie? Bo tak... A, to już tamto się nie liczy. Tamto wejście już się nie liczy. Chyba z taką prędkością się 2 mm rośnie się chyba Tatry wypiętrzają, bo one się nadal wypiętrzają. Nawet w czasie, kiedy my tu rozmawiamy, one cały czas prą do góry. Od momentu naszej rozmowy Tatry urosły w chuj. Tak można by to rzec. Jeżeli 2 mm rocznie, to... Czyli jeżeli byś szedł na rysem, to będziesz na wyższe rysy. Takiego mam dużego, nie? To 2 mm to jest chuj, nie? Szalony reporter. Gdzie jest taka magra, Luiza, co znalazłaś? Już zjadła. To nie jest dla kobiet. Tam od razu, ale równouprawnienie. Jak najbardziej. Jak chcesz to. Czyli jak będziesz szedł na rysem, to one będą wyższe niż teraz. Na rysy. Na rysy. Tylko mam nadzieję, że wiesz, że nie powiedział, o idę, a potem i pójdę z jakimś starym dziadem. Mamy z dzieciakiem chyba, nie? Jaka dobry kabanos, krakowski taki, kurczę, no super. I on ma 18 lat? Chyba ma, skoro brał udział w bitwie, w której przekinają, nie? Nie jest tak? Nie, to co to ma? Nie. No? Nie wiem, no mi się wydaje, że chyba, żeby wziąć udział w takim przedsięwzięciu, trzeba być pełnoletnim, nie wiem. Tam no to może Ferrari nie... Może Ferrari jest niepełnoletni. Ty, no ale, i za tym sceną no, i on dobra. Mówił dowód, on mówi kurwa nie wyjście. Ale... Musimy też 18 lat. Czego? Bertlik tam jest. O, Buchmacher, no. Mówisz o Ferrarim, tak? No, musimy też 18 lat. Ty, on może nie miał i dlatego wyszedł. Nie mogło być? Nie dziękuję wiem, ci Marcinie ja Ferrariemu w dowód nie zaglądałem, nie wiem. Dziękuję ci Marcinie za rozmowę. Już go tu pomówiliśmy, że kazał usunąć wywiad. Ale to nieprawda. Po prostu tam nie ma nic o Wowuniu, tylko o nim, dlatego ja nie myślałem, że to nie jest ten wywiad, nie? Ale jest wywiad. Piszcie Amadeusz Ferrari Bertlik i tam jestem ja. Czy teraz poza kamerami napijemy się wódki? Tak. Bo jest zmiana w sypialni, teraz żona wychodzi i ja pójdę spać, bo się najebie już. Dobrze. To jest już po 13. Dziękuję bardzo, mi było tutaj gościć. Cudownie. A tak szczerze, rodziców, a tak raz szczerze. Przepraszam rodziców, że tu się pojawiłem. Dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Jak sobie pomyślę, że teraz mógłbym być już w domu i byłoby mi wygodnie, bym sobie oglądał, grał sobie na konsoli, a jestem tu, jeszcze 3 godziny muszę jechać, jestem przeszczęśliwy. Bo najlepsza decyzja. Nie, ale no, siedzisz tu dziarek, nie? Z drugiej strony. Tak i mam nadzieję, że zrobię taką karierę jak on. Dostanę w ryj, nie? Wowunio pcha się w gips. Tak nazwij wywiad. Wowunio pcha się w gips. Lepszego zakończenia nie mogłem sobie wymyślić. Ja już nie mam nic do powiedzenia. Ale porażka jednego jest sukcesem drugiego. No wiesz jak to jest. Tak. Dwa podcasty powstały niezależne i twój jest jednak dominujący. Bo Arek taka porzucił ten podcast, bo tam nie ma nowych filmów, nie? Nie, on wyjeżdżając z Tajlandii powiedział, że nagrał odcinki na zapas, będzie dodawał. No to super, super, super. Ja obejrzałem, no. Fajne, fajne. Dobre. A ci ludzie to... Bo tam jest 3 wyświetlenia, to jeden jest twoje. 2, bo ja 2 razy oglądałem. Żeby sobie na pamięć... I Łukasz ogląda, to 3 są. A ty to nagrywasz, tak? Nie. Co ty? Co ty? A pamiętasz, jak się spotkaliśmy na fejmie tym, co on był wywieszony na tablicy? Mówię, ludzie, to jest operata. On... Tak. Ale później mówi, ale mnie Wunio wjebał, mówi, jeszcze mnie wygonili. Jest tańculą, nie. Areczek, jebać szalonego. A dzisiaj, co ty? Ja szalony. A się pozmieniało. No. Czujesz pieniążki, tak. Teraz na fame zapraszają, hotel biorą, a wcześniej wisiałem na wejściu, wiesz. Ale dużo ludzi nie wie, jak wyglądasz nadal. I tak trzymaj, bo on na pewno przepierdoli sobie. Coś na pewno. Nie, on dlatego tak schudł. Jak ja szybko przytyję. Na 20 może jeszcze będzie, ale na 30 w fejmie na pewno nie. Mówię ci, on schudł, bo łatwiej jest przytyć. I on mówi tak schudnę bardzo, jak ja coś szybko przytyję, go nie poznają. Tak, a to puszcz wąsa? To nie ja. Tańcula is my best friend. Nie, z wąsa nikt nie pozna. Ty nagrywasz z szalonym? No co? Co? Do widzenia państwu. Dziękujemy bardzo, super. Mam nadzieję, że kiedyś się pojawi. Jeżeli chcecie, żebym się jeszcze kiedyś pojawił szalonego, to musicie namówić Kaniowskiego na drugą bitwę o południe. Tak, i wtedy z Janczarem we trzech siędziemy. Tak. O. Wtedy ty. Zobacz, teraz. Już mamy to z głowy, słuchaj. Tak, i mamy z głowy. Tylko... Czyli już nie przyjadą. Tak, czy tak. To za rok puść, ten fragment tylko. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy. I w ogóle cudowne wędliny. Te kabanosy krakowskie. Ale dobre. Najlepsze. Kabanosy lajkonik.